Robert. Filip. Doktor? 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 And doctor. Filip, wszyscy już wiedzą, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Wszyscy już wiedzą, że mamy dzień 28 października. Tak. To znaczy, jesteśmy dwa dni po polskiej, przedamerykańskiej premierze kolejnego wspaniałego amerykańskiego filmu. Produkcji amerykańskiej. Produkcji amerykańskiej ze stajni Disney, Marvel, korporacja, mega korporacja ogólnoświatowa. Mm-hmm. Filip, jest to film pod tytułem Doctor Strange. Doctor Strange. Po angielsku jest tak samo jak po polsku, tylko C jest zamiast K. Tak jest. I Hubert, co ważne, jest 14 film z uniwersum kinowego Marvela. Odnoszę wrażenie, że filmy z uniwersum filmowego Marvela już towarzyszą mi przez, nie wiem, pół mojego życia. No. I nie zanosi się na to, przynajmniej na razie, żeby się miały skończyć jakoś dramatycznie szybko. Nigdy się nie skończą, patrząc na to, że w przyszłym roku będą 3, to... Przypominając sobie czasy, kiedy w komiksach Tim i Semik było napisane, czy myślicie, że kiedyś wydadzą film kinowy ze Spider-Manem? Podobno już trwają rozmowy na ten temat. Wydaje się to teraz trochę śmieszne z perspektywy czasu, kiedy w kinie jest zasadniczo 90% filmów to są filmy o superbohaterach komiksowych. Ale Filip, Doctor Strange, to jest temat dzisiejszego odcinka, ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałem zaproponować Ci pewną krótką zabawę. Fantastycznie. Mianowicie, Filip, chciałbym, żebyśmy zmierzyli się na naszą wiedzę na temat innych popkulturowych doktorów, którzy występowali w historii w mediów wszelakich. Czyli będziemy wymieniać doktorów. Będziemy teraz wymieniać po kolei doktorów, aż dojdziemy do doktora Strange'a. Aha, i wtedy dobrze. Będzie płynne przejście do tematu odcinka. Fajnie to wymyśliłem? Fantastycznie, zasłużyłeś na oklaski. Drogi słuchaczu, zanim zaczniemy zabawę, jeszcze jedno bardzo ważne ostrzeżenie dla Ciebie, ponieważ jest dopiero dwa dni po premierze, jesteśmy świeżo po premierze. Jest szansa, że jeszcze nie byłeś w kinie na tym filmie. Spoilery, ostrzegamy. O Jezu. Tak jak zwykle będziemy spoilerować wszystko zawsze bez zważania na cokolwiek, dlatego jeśli również nie chcesz... Również to, że Doctor Strange wygrywa. O dziwo, o dziwo. Dlatego jeśli nie chcesz zepsuć sobie niespodzianki filmowej, to wyłącz ten podcast natychmiast i powróć do niego dopiero jak wrócisz z kina, bo myślę, że możemy tyle powiedzieć na ten temat, że chyba warto. O, myślę, że tak. Dobrze, ale Filip, zanim przejdziemy do tego, tak. Uwaga, kto zaczyna? No, ty wymyśliłeś, to pewnie ja powinienem. Doctor House. Doktor Who. I ja się dowiedziałem tutaj, bo ja nie wiem takich rzeczy, nie? Bo jestem za głupi, że Who, w sensie doktor nie jest Who, nie? On jest, to jest po prostu doktor. Bo Doktor Who to jest taka nazwa, że oni nie do końca wiedzą, o co chodzi, a on jest tam wcieleniem tego międzygwiezdnego agenta, czy cholera wie kto. Doktor Who. No. Doktor Strangelove. Doktor Lubicz. No to doktor Burski. Teraz także ci zaskoczę. Doktor Jubicz. Karolina Jubicz. Zresztą. Okej. Doktor Zło. Mój Boże, doktor No. Bardzo dobrze. O, to ja mam teraz. Nie wiem, najchętniej to bym już przeszedł do doktora Strange'a, bo mam bardzo dobre przejście do doktora Strange'a. Ale jedno. Doktor Stranger. I to jest teraz bardzo istotne, jak szukałem sobie obrazka. Czy to jest jakiś indyjski klon? Nie, to jest koreański serial o lekarzach, który się nazywa Doctor Stranger. I oni tam wszyscy, patrząc na zdjęcia, kadry, mają tak 18-19 lat, ale przeprowadzają skomplikowane operacje chirurgiczne. Doktor Doug Ross. Doktor Jack z Losta. Przejdziemy do komiksu Doktor Doom. Doktor Doolittle. Doktor. Poddaję się chyba. Filip, znasz jakiegoś doktora? Na pewno znam jakiegoś doktora, ale patrząc na to, że podcast jest na żywo i w ogóle tego nie zmontowałeś, to za długo to trwa już chyba. Więc Doktor Strange. Brawo, Doktor Strange. Filip, czy wiesz, że właśnie wyszedł film o Doktorze Strange'u pod tytułem Doktor Strange? Wiem, mało tego, widziałeś go ty i obaj. Mało uważamy, tego, napisałeś no, już recenzję tego filmu, nie tak, poczekawszy na podcast. Ale zareklamowałem podcast w recenzji. Bardzo więc dobrze. Natychmiast proszę go słuchać. Więc myślę, że w drodze rewanżu możemy zareklamować recenzję w podcaście, także czy przeczytajcie recenzję. Na gameplay.pl. Jest prawie tak dobra jak podcast. Podcast jest trochę lepszy, bo jest dużo prawdziwszy. Tak jest. Ale Filip, dobrze, zanim przejdziemy do mięcha jeszcze, to powiedz mi,
Jak byłeś nastawiony do tego filmu, zanim go obejrzałeś? Tak, moje doświadczenia, jeśli chodzi o komiksową postać pana doktora Strange'a, są związane dokładnie z całym jednym tylko i wyłącznie komiksem, z komiksem 1602. Który jest super. Który jest, ale nie o tym Strange'u w ogóle. Jest w ogóle nie o tym Strange'u, ale tam występuje doktor Strange, tak. Tylko że wiadomo, że wszystkie wersje znanych komiksowych bohaterów są w tym komiksie odpowiednio zszekspiryzowane, powiedzmy. Ale tak, więc bardzo liznąłem, nawet nie postać, za przeproszeniem. Tym niemniej wszystkie informacje pod tytułem, że staramy się pokazać magię w sposób taki, jak jeszcze jej nie było, że to jest taka psychowycieczka w inny wymiar i że to będzie coś innego, coś, czego jeszcze nie widzieliście, powodowało z jednej strony, że mówię sobie, kurde, no, mają takie pole manewru, że jak się postarają, to będzie super. Ewentualnie tak teraz cisną i próbują nahypować, a to nie jest taka postać, która z miejsca jest, o mój Boże, Doctor Strange, i że mdlejesz z wrażenia. To nie Spider-Man. To nie Spider-Man. Że no nie uda im się, bo za mało są, nie wiem, czy doświadczeni. Pan reżyser jest panem od horrorów, nie robił wysokobudżetowych widowisk za miliony dolarów. Benedict Cumberbatch jest coraz popularniejszy, ale wciąż dla wielu jest Sherlockiem Holmesem i koniec. I prawdopodobnie na tym się skończy. Więc taki byłem, wiążę z tym filmem nadzieję, ale tyle już było origin stories w uniwersum Marvela i nie tylko, że naprawdę musieliby zrobić coś fajnego, żebym uznał, że to jest coś więcej niż okej, udało się. To podobnie jak ja, bo ja miałem bardzo dużo obaw na początku, jakoś tak niespecjalnie mnie ruszały pierwsze zajawki, niespecjalnie mnie ekscytowała to, że to będzie pan właśnie Benedict Cumberbatch, który nie był jakimś moim specjalnie ulubionym aktorem może do tej pory. Mhm. Nie byłem do końca przekonany, czy on się wpasuje w to uniwersum i dlatego tak trochę chłodno podchodziłem. Ostatnie trailery, zwłaszcza ten ostatni trailer, mocno poprawił sytuację. Jedno jedyne ujęcie z peleryną sprawiło, że stwierdziłem, o, zaczyna się robić fajnie, ale bardzo, bardzo obawiałem się tego, że to będzie taki sam film jak wszystkie inne origin story i że w związku z tym będzie nudny, bo jednak już w tym uniwersum poszliśmy na tyle daleko, że jednak od każdego filmu oczekuje się, a, że pojawi się jakaś inna postać, albo cały szereg innych postaci, b, będzie to rzeczywiście film zupełnie innego jakby gatunku, czyli tak. Tutaj film o magii, okej, okay, ale że będzie się to czuło, że to będzie coś totalnie odjechanego, no i z każdym filmem Marvel stawia poprzeczkę coraz wyżej i coraz trudniej jest mu samego siebie przeskoczyć. Tak, osiągnąć taki efekt, że wychodząc z kina nie powiesz zasadniczo, no spoko, ale było lepiej. Ale bywało lepiej. I ku mojemu ogólnemu zaskoczeniu, wychodząc z kina, wcale tak nie myślałem, tylko myślałem, o kurczę, Doctor Strange jest bardzo fajną postacią i pokazali go dokładnie tak, jakbym chciał chyba. Oczywiście tylko jeśli chodzi o postać, teraz mówię. Moja znajomość jego też nie była jakaś specjalnie wielka wcześniej. Mm-hmm. Pojawiał się, nigdy nie czytałem jakby serii komiksów o Doktorze Strange'u. Tak. Natomiast pojawiał się tu i ówdzie w komiksach o Spider-Manie. Pamiętam, był Mega Marvel, w którym też on się pojawiał. I zawsze wydawał mi się on taki właśnie trochę z boku tego całego uniwersum. To znaczy on był taki zawsze bardzo mądry, bardzo potężny i w tych swoich mistycznych nazwach i przedmioty nazywane jak w Diablo, to jest bardzo fajne swoją drogą, gdzieś tam służył jako taki, wiesz, jakaś taka odskocznia zupełnie, ale powiem ci, że on się pięknie wpasowuje teraz w to uniwersum, bo mieliśmy już mieliśmy tą w Ant-Manie tą zajawkę, że jest ten inny świat, ale to jest ten mikroświat, tak. Teraz mamy wreszcie wprowadzone oficjalnie i ostatecznie już do uniwersum filmowego, multiversum Marvelowe, więc nic jak tylko Filip potem będzie, wiesz, druga gałąź filmów pod tytułem Ultimate, potem będą no, wszystkie dokładnie. Te po kolei, tym jednym Shattered Dimensions i tak dalej. Otworzyli sobie drogę do zrobienia, teraz się zaczęła tak naprawdę faza trzecia kinowego uniwersum, która będzie najbogatsza, bo tam będzie tych filmów 10 chyba, czy ileś. Dokładnie tak. Skończy się ostatnimi Avengersami i jakby to jest zamknięcie jakiegoś rozdziału, bo będzie pojedynek z wrogiem ostatecznym, ale przez to, że jest multiversum, to wszystkie alternatywne wersje postaci, które mogą być grane przez dziesiątki innych aktorów, mniej lub bardziej znanych, alternatywne wersje historii powodują, że jeżeli tylko widzowie będą chodzić, a panom wytwórcom uda się utrzymać względnie wysoki poziom, to z filmów około 25 zrobią
zrobi się za 20 lat 50 albo 60 filmów i kurde, maszyna do robienia pieniędzy nie zatrzyma się nigdy. Myślę, że w pewnym momencie już osiągną taki poziom, zarówno jeśli chodzi o możliwości technologiczne, jak i o sam proces powstawania filmów, że te filmy będą się automatycznie same tworzyć, w ogóle nie będzie potrzebny żaden człowiek do tego, one będą po prostu, maszyna będzie wypluwać raz na tydzień kolejny film z uniwersum Marvela. No patrząc na to, że odmładzanie aktorów albo kreowanie ich cyfrowych wersji jest na poziomie już całkiem akceptowalnym, no to jeszcze kilka lat, proszę pana, i będziesz zakładał sobie swoje okulary Google'a, albo Windowsa, albo PlayStation'a, albo kogokolwiek i będziesz włazik do filmu i będziesz mówił, kim chcesz być w tym filmie? No dzisiaj bym sobie pobył Czarną Panterą. Okej. I heja, nie? I kamera po prostu... Ale dobrze, futuryzm zostawmy na odcinek setny. A powróćmy do tego, co jest tu i teraz, czyli Doctor Strange, który to film, Filip, z jednej strony jakieś tam znowu wytycza nowe granice, jeśli chodzi o zwłaszcza wizualia w firmach Marvelowych, ale z drugiej strony bardzo jest ograniczony, jeśli chodzi o jakby bratanie się z resztą uniwersum. Jest bardzo z boku, jest tak z boku, jak od dawna żaden film nie był. To znaczy nawet Ant-Man, który też był origin story i był tylko o tym bohaterze. Nawet w nim pojawił się Falcon jako gościnnie w jakiejś jednej scenie i wystąpił. Tutaj nie było, nie licząc oczywiście sceny po napisach, sceny napisowej. I delikatnego nawiązania, jak jechał samochodem, że czarnoskóry, tam 40-latek z uskorzonym tym kręgosłupem, rehabilitacja i zlepianie nerwów. Czy właśnie coś. I to mnie trochę zdziwiło, bo ja byłem przekonany, potem dopiero to przeczytałem, bo ja byłem przekonany, że akcja ta początkowa toczy się wcześniej, bo było takie ujęcie na miasto, na Nowy Jork było, gdzie było Avengers Towers, Avengers Tower, w sensie już to nie była Starkowa, to była Avengersowa. Zanim ją rozpierdzili w pierwszym filmie. Czyli toczyła się chyba nawet jeszcze przed pierwszymi Avengersami. Czyli to jest sugestia, że to nie jest wcale Rhodey, tylko ten któryś z Hammerów, ludzi Hammera, który jakąś tam testował zbroję tą... pseudo Ironmanową, czyli Iron Man 2, krótko mówiąc. Tak, bo tak mi się wydawało, że to tak chyba miało być, że to się początek akcji się toczy przed Avengersami, potem on wyjeżdża na ten daleki wschód i tam przebywa, to było też takie trochę, że nie wiadomo, ile on tam czasu siedział. Lekki zgrzyt, że w samym filmie tempo było, generalnie było bardzo dobrze poprowadzone, ale ten moment właśnie przejścia od okej, jestem biedny, nie mam władzy w rękach, jadę do Tybetu, okej, zostaję przyjęty do super tajnego klasztoru, do którego najwyraźniej każdy może przyjść, jeżeli powie jego nazwę. Tak, to i tak będzie wystarczająco długo siedział pod drzwiami, to za chwilę. To jak zaczynał trening, jak wychodził już jako zajebisty czarownik, to trwało... No nie wiem, zakładam, że to było kilka miesięcy na pewno czasu filmowego, ale to, To jest syndrom Luke'a Skywalkera na Dagobah, który nie wiadomo, czy jest tam dwa dni, dwa tygodnie, czy trzy lata. Tempo narracji każe ci mówić, że to jednak bardziej było dni. Ja sobie to tłumaczę, z drugiej strony pan zły czarodziej Caecilius. 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 Tak, dobrze. No. Wykradł kartkę z tomu, no to ile on mógł go analizować, żeby go wreszcie odpalić? To nie mogły mijać lata przecież, nie? Między kradzieżą a. To musiało być kwestia raczej tygodni. Spada na karb tego, że pan Stephen Strange jest geniuszem, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy i jak tylko się odpowiednio zaprze, to jest w stanie się nauczyć wszystkiego w bardzo krótkim czasie. Ale Filip, zacznijmy od mocnych stron tego filmu, potem omówimy trochę słabsze strony, a potem przejdziemy do fabuły. Mocną stroną pierwszą, podstawową, jest pan Benedict Cumberbatch i postać doktora Strange'a, który nie boję się tego, Filip, teraz powiedzieć. Tak. W chwili obecnej jest moją ulubioną postacią z filmowego uniwersum Marvela. Jest pokazany w sposób, moim zdaniem, doskonały. On zarówno wizualnie... Fizys jego, tak. Jego fizys odpowiada w 100% tego, czego oczekujemy od doktora Strange'a. Kostium, jaki dla niego przygotowali, jest zupełnie fantastyczny i bardzo mi się podobał motyw po tym, jak ten jego kostium się budował w ciągu tego filmu. To znaczy, najpierw chodził w jakimś takim tylko kimono, tak, jakimś powiedzmy, potem pojawiało się tego trochę więcej, potem pojawił się ten kolor niebieski, potem pojawił się pas, potem pojawił się medalion, potem pojawiła się peleryna i generalnie obudował się i został w całym tym komplecie. W związku z tym przez cały film powstawała ta postać. No i ten kostium jest fantastyczny, poczynając oczywiście od peleryny, która ma własną osobowość.
No, wygląda po prostu... To jest Doctor Strange, no nawet nie ma co się zastanawiać. Tak, bardzo się obawiałem tego, że tak jak w tych filmach Marvelowych wszystkie te kostiumy mają taki sznyt futurystyczny, to znaczy... Że tu nawet, go za bardzo odkicują, tak, będzie zbyt nawet plastikowy. Kostium, tak, kostium Spidermana jest taki technologiczny, ruchome oczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te kostiumy mają jakieś takie gimiki technologiczne, a tutaj mamy taki klasyczny po prostu już wełniany strój i to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zdecydowanie. Nie wygląda to sztucznie, jest bardzo dobra, także bardzo dobra praca pani garderobianej. Pani garderobiana, tak, zasłużyła na premię. Ja się zgadzam w 100% z opinią o tym, że Benedict Cumberbatch zrobił robotę i nauczył się bycia doktorem Strange'em w 100%. I to jest przykład na to, że ten film jest jednocześnie najlepszy, ale pod spodem jest taki poprawny. W sensie, że przez to, że to jest origin story, to postać, którą gra Benedict, gra, odhacza takie klasyczne motywy, że on jest, kolei, tak. Tak, on jest świetnym zawodowcem, w sensie to, co robi, robi najlepiej, ale jako człowiek jest taki trochę kutas. Czyli jak Stark. Jak Tony Stark, dokładnie, więc musi się wydarzyć coś, co powoduje, że on musi dokonać, na nowo obliczyć samego siebie i nastawić się do świata i zrozumieć, że no nie, trzeba być czasem trochę lepszym i spokorniej i w ogóle. I potem dostaje szansę, uczy się, pierwszy pojedynek, który wiadomo, nie może być wygrany, potem kolejny, zwroty akcji, że mentor, coś tam, bla, bla, bla. I wygrywa. Ale fakt, sposób, w sensie, w jaki on to zrobił, jak on zagrał tego gościa, który jest aroganckim gnojkiem, bo ma kupę kasy, dlatego, że doskonale leczy ludzi, ale jest jednocześnie super gwiazdą branży swojej, to bardzo proste, ale pokazane w taki sposób, że no ja uwierzyłem. No właśnie, bardzo fajnie to pokazuje, że aktor, który ma warsztat, nie ma się co szkijać, Benedict Cumberbatch, jeśli chodzi o warsztat aktorski, jest spoko. Jest spoko. Nie można powiedzieć, że jest złym aktorem, można powiedzieć, że jest dobrym aktorem wręcz. Jest dobrym aktorem. To dobry aktor. To dobry aktor. Widać, tak, że nawet w takiej sztampowej, klasycznej, po prostu superbohaterskiej roli potrafi dodać ten taki smaczek, który sprawi, że kupujesz tą postać od razu. I trzeba przyznać, że jako w sumie no prawie, że jedyny aktor chyba w tym filmie miał coś tam takiego ciekawego do zagrania, bo cała reszta to już tak trochę... No, oni mieli mniej, tak, no ale to jest jakby wada scenariusza, do którego przejdziemy, jak będziemy skakać po wątkach. Dobrze, ale zostajemy teraz przy mocnych stronach. Kolejna, to tak jak już powiedzieliśmy, wizualia. O mój Boże! Zwłaszcza słuszność naszej decyzji, to znaczy, żeby premierowy pokaz obejrzeć w IMAX-ie, to jest bardzo ważne, żeby to zrobić, ponieważ rzeczywiście w filmach Marvelowych i nawet w filmach takich jak Incepcja i tym podobnych, bo z tym się kojarzyły te pierwsze trailery, to znaczy... Tak, zgina się ulica. Tak, no, zginające się ulicy. Czegoś takiego jeszcze nie było, po prostu cała ta jego psychodeliczna podróż po prostu, jak po grzybach, LSD, czy po czym tam jeszcze... Po prostu jego podróż przez fraktale, te rozchodzące się paluchy, tak, twarzy. Wjechał w multiversum i tylko było w tym, co teraz wymyślą, co teraz pokażą. Bo mogli pokazać absolutnie wszystko i myślę, że bardzo im się to nieźle udało, bo patrząc na to, że te wymiary się przenikają, ludzkie oko, które ma taką źrenicę i tęczówka ma taki kształt i budowę, że może wyglądać jak właśnie jak mgławica w kosmosie, więc bardzo dobrze wykorzystany motyw się wpada we własne oko, potem w tym własnym oku się zatrzymuje o tą źrenicę, ta ręka zamienia się w dużo małych rączek, które go wszystkie obłażą. Na sobie twarz się rozchodzi na wiele różnych, a sobie wpada się we fraktal, który ciągle się rozbudowuje. Tak. I to był pierwszy taki moment, gdzie w kinie siedzieliśmy i myśleliśmy, wow, co tu się dzieje? A dużo razy było powiedzieliśmy w czasie sensu. Myślę, że to jest taka scena, taka jak wiesz, w latach ubiegłych kosmiczna Odyseja kosmiczna. Tak, i 20-minutowa podróż przez tunel czasoprzestrzenny. Myślę, że porównywalna, zwłaszcza, że ta scena rzeczywiście trwała dobrych parę minut. Nie było ona to takie... długo i w ogóle byłem zaskoczony, bardzo pozytywnie byłem zaskoczony, ile tych scen w całym filmie wykorzystywało ekran IMAX-owy w 100%. Tak. To znaczy od razu na otwarcie pierwsza bitka jest w pełnym formacie, jest psychodeliczna wycieczka do innych wymiarów pod tytułem ej, nie wierzysz mi, to weź zobacz. I to mi się tak super podobało, że Tilda Swinton nie mówiła mu, ej dobrze, pomedytuj teraz to zrozumiesz, tylko wzięła go, dotknęła w głowę i jeps od razu z liścia metafizycznego dostał i zrozumiał, że o mój Boże, to wszystko jest prawda.
to pojedynek w Nowym Jorku, pojedynek finałowy, to są przynajmniej cztery sceny, które się składają na jakieś pół godziny czasu trwania filmu, a jeszcze był pojedynek przecież astralny, też był chyba w pełnym formacie, więc spokojnie 1/3 filmu to jest pełny ekran, więc teraz jestem bardzo ciekawy, ile ten film traci tego swojego bycia zajebistym w standardowym formacie i bez okularów. Znaczy na efektowności traci na pewno. Ale pomijając tą podróż psychodeliczną, mój ulubiony zdecydowanie kawałek, jeśli chodzi o efekciarstwo, to były te fantastycznie wykorzystane takie iluzje optyczne w momencie, kiedy właśnie w Nowym Jorku już miasto tak, się transformowało. To było doskonałe. Przecież to było w Londynie chyba. Jak się naparzali, strasznie naparzali, to był Nowy Jork. To był Nowy Jork, tak. Okay. Wieżowce, Hubert, dużo wieżowców. Tak, w każdym bądź razie, w każdym razie... W każdym razie te wykorzystanie takich klasycznych iluzji, to znaczy rozchodzące się ulice, które niby są połączone, ale potem kamera nagle się robi zwrot tak, i nagle się okazuje, że zupełnie nie są. Tak. W warstwach samochody, które wyjeżdżają za krawędzi od spodu, od góry, od z boków. Super. Fantastycznie. I te transformujące się budynki, które się zamieniają w jakąś taką niekończącą się pętlę zmieniających się kształtów i powstają z tego jakieś platformy, jak się... Sprawia to takie wrażenie, że przez pewien czas nie wiesz, co się dzieje na ekranie, a jak już się znajdziesz, to za chwilę znowu jest to wszystko poprzemieniane tak, że znowu się czujesz zagubiony. Jedyny minus tego wszystkiego to jest tak, że po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem jednak w IMAX-ie pewne zmęczenie, jeśli chodzi o oczy. Okej. Okay. To nie, ja miałem tylko nie tyle zmęczenie, co tym bardziej zauważałem, bo tradycyjnie jest to film wykonany w konwersji 3D. Nie jest kręcony pod trójwymiar, więc tym bardziej było widać niedokładne momentami zrobienie głębi ostrości i tego, że coś jest bliżej, coś jest dalej. W tych scenach standardowych tam w bibliotece było widać na przykład, że okej, porobili te takie fajne plastry miodu na tajne, najbardziej tajne księgi, ale już w czasie konwersji to wszystko było płaskie, w sensie ten plaster miodu i te książki, one były płaskim elementem, tak, który był bliżej tak, i kolejne tak, były tak, ten, tak. Zabrakło tej takiego, no to jest oczywiście pewnie hiper trudne do zrobienia, ale przez to, że te sceny właśnie sceny walki IMAX-owe super turbo 3D wypasy były tak dobre, to cała te, reszta tak zbladła trochę. Rzeczywiście wyglądała przy tym trochę kiepsko. Ale nie było takie. Nie, generalnie jeżeli na przykład macie takie podejście, że przeczytałem, że mówili, że ten film naprawdę poszerza granice percepcji i naprawdę prezentuje zupełnie nowe podejście do efektów specjalnych i myślicie sobie, nie wierzę, weźcie, uwierzcie, tylko że to wymaga wydania 30 zł. Tak jest, ale naprawdę, warto. Zamiast 20 paru, więc no właśnie, jest różnica jakaś dramatyczna. Dobrze, to tutaj mamy zamknięty temat kolejnej mocnej strony. Na tym chyba takie bardzo silne, mocne strony się kończą. Ale to są takie strony 10/10, więc... 10/10. Jeśli chodzi o muzykę, to w kinie w ogóle nie zwracać na nią specjalnie uwagi. Natomiast muzyka na napisach końcowych wywołuje we mnie cały szereg emocji, których do dzisiaj nie mogę sobie z nimi poradzić, ponieważ już siedząc w kinie, jak słyszałem tą muzykę, to od razu przychodziły mi na myśl po prostu dziesiątki rzeczy. To jest muzyka, ten temat doktora Strange'a z napisów końcowych. To jest zlepienie tylu rzeczy, które ja pamiętam z różnych czasów mojego życia, że i to wszystko jest w jakiś taki sklep złączony, piękny amalgamat, że ja tego mogę słuchać i słuchać i słuchać. Mamy tam przecież muzykę jak z Heroes of Might and Magic, pierwsze moje skojarzenie. Mamy tam klawisze jak z The Doors. Tak. Mamy jakiś taki Pink Floydowy tam też klimat. Mamy gitarkę jak z jakichś filmów akcji z lat 90. Pojedynki, jakieś jak policjant, jakiś, wiesz, tak, ściga przestępcę, albo film z Van Damme, jakiś tak. Po prostu ewidentnie muzyka z filmu Van Damme. Przy tym jest jeszcze ten cały pompatyzm takiego klasycznego, filmowego skoru. Bardzo piękne polskie słowo. Więc jeśli nie cały soundtrack nie robi wrażenia, to tak moim zdaniem utwór z napisów końcowych, dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, także możecie sobie śmiało posłuchać i na YouTubie. Of course. Sprawia, że naprawdę... Czyli krótko mówiąc, jest to... Duży plus za ten kawałek muzyki. Pierwszy film, w którym teraz po seansie i po przeanalizowaniu i przetrawieniu jesteś w stanie stwierdzić, że nareszcie muzyka się wyróżnia? Tak mi się wydaje, że spośród tych wszystkich Marvelowych filmów, tutaj chyba ta muzyka najbardziej się wyróżnia. Oczywiście chodzi o muzykę specjalnie skomponowaną pod oczywiście, to, bo tutaj tak, wciąż tak, Guardians tak. of the Galaxy i hiciory z lat 80. Ale to jest inna kategoria, bo mówiło się, że tak jak
dalej jesteśmy zgodni, że DC zsiepałe, ale z muzyką radzi sobie lepiej, jeśli chodzi o ilustrację i zapamiętywalność motywów. Tak Marvel przy 14 już swoich filmach, to ma tak naprawdę motyw Avengersów, który jest taką melodią, którą kojarzysz i ona jest spoko, a cała reszta jest muzyką ilustracyjną w 100%. To znaczy jest w filmie, robi robotę jak trzeba, bo podbija nastrój, wprawia cię w jakieś tam, nie wiem, o, już będzie bitka, super, a potem wychodzisz i tak, ne. I ja teraz w czasie seansu miałem podobnie, w sensie muzyka spoko, okej, ale jak przez 90% czasu, ale jak się pojawiają właśnie takie te klawisze, ten taki stary, nie wiem, taki, chciałem powiedzieć klawesyn, ale ja się zupełnie nie znam do klasycznych instrumentów, więc powiedzmy, że klawesyn. I ten taki te klawiszyki wchodziły i później to się właśnie powtórzyło na napisach końcowych, to wtedy miałem taki moment, że o, nareszcie pojawiło się coś, na co zwróciłem uwagę, o, i że troszeczkę ponad tą przeciętność, więc to jest kolejny plusik, że pan Michael Giacchino, nie wiem, on jest Amerykaninem włoskiego pochodzenia, w każdym razie on zrobił słynny temat do Losta. I całą resztę muzyki w Loście, która jest bardzo spoko, ale bazuje na takich drżących skrzypkach. Tak jest. To postarał się był. Mam wrażenie, że naprawdę poszedł do jakiegoś źródła zen muzycznego. Także tutaj też dla Marvela krok do przodu, może tak. Nie jakiś super wielki, ale jednak zawsze... Tak. W dobrą stronę jedziemy. Dalej, masz jakieś coś dalej, co chcesz powiedzieć, że jest fajne? Z jakichś dużych rzeczy. No cała reszta tego filmu jest ogólnie fajna, nie? Jest jak nie ma już jakichś wielkich plusów, ale cały ten zlepek tego wszystkiego składa się na po prostu bardzo dobrą rozrywkę, bez jakiejś może specjalnie głębokiej. To jest po prostu przygoda i akcja 100%. To jest film dla chłopców, no to jest film dla chłopców i jest to bardzo, bardzo dobry film dla chłopców. No tak, no. Ale teraz jedna rzecz, która z kolei sprawia, że trochę inaczej patrzę na całą resztę filmów Marvelowych. To znaczy, pojawia się tam postać pana z Mrocznego Wymiaru, pana demona Dormammu, który wydaje mi się tak jakoś abstrakcyjnie wszechpotężny, że całe zagrożenie wynikające z Thanosa i... Tak, what? To jest facet, który żyje poza czasem, jest chmurą wszystkiego i niczego prawdopodobnie jednocześnie, więc w ogóle... Jakby chciał, to by wlazł przez czasoprzestrzenną dziurę, wziął co chciał i wrócił do siebie, bo tam nie ma czasu, więc tak, jakby... Zakładam, że Marvel wciąż jakby nie posiada praw do Galactusa, ponieważ razem z Fantastyczną Czwórką zostały one oddane. Tak. W związku z tym on też trochę w tym filmie jakby część charakterystyki Dormammu jest trochę przeniesienie Galactusa, to znaczy żywi się planetami i uniwersami, żeby zasilać swój czarny wymiar. Tak. Trochę inaczej niż Galactus, ale odnoszę wrażenie, że trochę chcieli jakby połączyć te dwie poznania, bo on też jest przegigantyczny. I mówię, no, zagrożenie wynikające z tego, że poza jakimikolwiek wymiarami żyje koleś, który jest w stanie zjadać całe te wymiary, to nagle Thanos, który gdzieś tam na drugim końcu galaktyki zbiera kamyczki, no. Robi się zupełnie ja jakby niegroźny. Ja jestem bardzo ciekawy, czy oni w Marvelu mają taką tablicę, gdzie jest napisana moc oczywiście, tych wszystkich złych gości. Oczywiście, że jest. I może. Ale to... nie, ja mam na myśli w sensie, że komiksowa na pewno. Ja mam na myśli pan Kevin Feige, nasz ulubiony człowiek Fiji, czy ma u siebie w biurze tablicę pod tytułem kto jest największym bad guyem. To znaczy zakładam, że w momencie, kiedy Thanos wreszcie uzbiera wszystkie kamienie i będzie miał tą rękawicę nieskończoności, to ona generalnie posiadając tą rękawicę, on może robić wszystko, co chce z jakąkolwiek rzeczywistością, w związku z tym staje się zdecydowanie najpotężniejszy. A na razie siedzi na tronie i się uśmiecha. Ale tak, ale trzeba przyznać, że tutaj ten bad guy, który nie był głównym bad guyem, ale był takim zagrożeniem absolutnie poza jakby fabułą, takim zupełnie z innej bajki, to sprawił, że na ten moment wszystkie inne zagrożenia, które pojawiają się w tym uniwersum, są bardzo mało istotne tak naprawdę, ponieważ choćby tylko dlatego, że tyczą się tylko jednego wymiaru i tylko jednego uniwersum. Ja bym teraz chciał zrobić takie straszne wtrącenie, które prawie nie ma związku z tym, co mówisz. Dobrze, ale... Ale z tego słynie podcast Hammer. Tak, 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 chaos, prawda, tętno pulsu. Wspomniałeś o Galactusie i o Fantastycznej Czwórce, to ja trafiłem niedawno na artykuł sprzed kilku miesięcy opowiadający o panu producencie z wytwórni Fox nazwiskiem Rothman, który jest własnoręcznie odpowiedzialny za to, że... Wszystkie filmy o Fantastycznej Czwórce są do dupy. Tak, nie, mówię dokładnie, że jest własnoręcznie odpowiedzialny za to, że filmy o Fantastycznej Czwórce są do dupy, że X-Men Origins był dziadowskim dosyć filmem i Deadpool to nie był prawdziwy Deadpool. Oraz to, że X-Men część trzecia nie dorównuje poprzednikom swoim dwóm. Czyli tego pana można by nazwać, że to jest po prostu Uwe Boll filmów Marvelowych. Trochę tak. On został zwolniony z Foxa, ale niestety został zatrudniony w Sony. Oho. I podobno miał odpowiadać za przejście Spidermana do MCU, ale jak wiemy, udało się, więc być może nie miał tyle władzy, ile miał wcześniej w Foxie.
i że on osobiście odpowiadał za to, że Galactus w Fantastycznej Czwórce 2 był chmurą. On powiedział, że ludzkość, w sensie widz nie jest gotowy. Widz, to jest bardzo ważne, widz filmu komiksowego, gdzie jest koleś, który jest latającym płomieniem i jest na płynny metal T-1000 na desce z kosmosu, to nie jest gotowy na wielkiego, gigantycznego gościa, który potrafi zjadać planety i zmieniać swoją wielkość w ogóle, więc chmura. Na szczęście tutaj nie bali się tego, że koleś, co prawda, dalej nie był widoczny w całości, ale przynajmniej miał twarz i mówił, i to jest kolejna ciekawostka, kto grał Dormammu? Nie mam zielonego pojęcia. Benedict Cumberbatch. Także? No. Zderzenie dwóch osobowości Benedicta Cumberbatcha, tego się nie spodziewałem. Tak, zresztą bardzo fajnie, humorystycznie rozwiązana swoją drogą syna Dormammu. Uncomfortable to bargain. Ale to, Hubert, nie możemy tak wyprzedzać. Dojdziemy, jak będzie fabuła, bo ja chciałbym do tego nawiązać wcześniej, ale się powstrzymałem. Dobrze, film. O, tutaj znaleźliśmy kolejny plus, ponieważ humor jest bardzo dobrym plusem tego filmu. To znaczy pojawia się... Jest zaskakująco zabawny ten film. Pojawia się często i gęsto, ale pojawia się na tyle, że nie psuje nam tego całego poważnego, mistycznego klimatu, ale rozwesela go na tyle, że nie musimy traktować wszystkiego aż tak w 100% poważnie. Łącznie z tym, że wreszcie humor nie przynależy tylko naszemu głównemu Tonemu Starkowi, który ma ciągle jakieś bystre komentarze i potrafi każdego na ziemię sprowadzić jednym zdaniem, ale tutaj humor także pojawia się w osobie pana Wonga, pana przeciwnika, osobie pana Madsa Mikkelsena. A, pan Wong był zabawny, masz rację, pan kolega jest comic reliefem, ale Mads Mikkelsen jak najbardziej też miał coś do powiedzenia. Także bardzo fajne, humorystyczne wstawki, które uszlachetniają ten film mimo wszystko. To ja od razu mam wtrącenie a propos humoru, bo generalnie bardzo mi się podobał, ale było go na tyle dużo, że nie zdziwiłbym się, jak byliby tacy, co mówią, że no okej, śmieszny, ale to jest takie wiesz, gówniarskie, gagi. A to już nie, bo ja już nawet dzisiaj czytałem w internecie właśnie dokładnie to samo, to znaczy jeśli są recenzje, które nie są bardzo pochlebne temu filmowi, to humor jest jednym z minusów, jednym z głównych zarzutów jest to, że prostacki humor, taki wiesz, na siłę trochę, w związku z tym nie wiem, albo my mamy bardzo niewyszukane poczucie humoru i bardzo... Momentami mamy, ale to wiesz... Albo jesteśmy mądrzejsi od nich wszystkich i po prostu poznajemy dobry humor, kiedy go widzimy. Także nie przejmujmy się tym. Nie przejmujmy się, ja jestem bardzo za i kurde, to jest film rozrywkowy, to nie jest film, który ma skłonić cię do przemyślenia swojej sytuacji na świecie współczesnym. A powiedz mi, a jak znajdujesz w tym filmie? No, jak znajduję? To, co jest bardzo ważne i co zazwyczaj mi doskwiera w filmach, które mają swoje oparcie w magii, to znaczy sposób pokazania właśnie magii. No. Bo we wszystkich filmach o czarodziejach, łącznie z Harrym Potterem i wszystkich innych, zazwyczaj brakuje mi jakiegoś takiego sensu w tym wszystkim. To znaczy, albo to jest magia pod tytułem mogę robić co chcę, bo jestem czarodziejem, albo jest to magia ograniczona do mogę strzelać zielonym promieniem z mojej różdżki. Ewentualnie muszę wypowiedzieć czar i mieć różdżkę. I to jest to, czego też się przecież bali bardzo we Władcy Pierścieni, to znaczy też filmowej odsłonie. To znaczy pokazania jakiegoś bardzo bezpośredniego magii i bodajże tam chyba tylko w dwóch scenach tak naprawdę ta magia się tak w pełni pojawia. Natomiast w pozostałych jej nie ma, właśnie po to, żeby nie zrobić takiego wrażenia, że śmieszne to tylko takie. To właśnie tylko. Jak się, bo ja od razu ci powiem. Proszę. Ja od razu ci powiem, że to, co mi się podobało tutaj i to, co też w komiksie było, to że ta magia jest oparta o takie trochę właśnie filozofię Dalekiego Wschodu, ruchy tai chi, kung fu i tak dalej. I od razu też przejdę do tego, że mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób łączyło się z nadchodzącym serialem Iron Fist. Myślę, że obowiązkowo, no kurde. Człowiek, który przywołuje moc ognistej pięści, no to skąd on ją przywołuje? Z jakiejś, kurde... Z innego wymiaru, no bo już wiemy właśnie, że magia pochodzi z innego wymiaru, że to jest przejmowanie mocy z multiversum. Podobało mi się na tyle, że mógłbym się pokusić nawet o stwierdzenie, że taki prosty motyw jak pokazanie tych błyszczących mandal, bo to się skojarza z mandalą, te kształty, które mi się tam wokół ręki, te takie tarcze i cała reszta, to były właśnie takie symbole. Bardzo prosty zabieg, który jednocześnie mówi ci, że to jest mistyczne, magiczne, antyczne i w ogóle, a z drugiej strony jest piekielnie efektowne, bo
Tak, nie mam, nawet słowa nie mogę znaleźć. Podoba mi się, no dobrze, dobrze. Bardzo wysoko jest na liście mojej tych filmów, które pokazują magię w jakiś sposób. Chociaż co prawda była to trochę taka magia, że tak powiem, ograniczona odrobinę. To znaczy, no, bo zasadniczo sprowadzała się do energetycznych biczy, do tarcz energetycznych oraz do rzucanych przez bad guy takich, nie wiem, oszczepów. Też energetyczne oszczepy, tylko że one wyglądały inaczej, bo to nie były świetliste te kreseczki, tylko były takie, to były zakrzywienia świetlne. To wygląda jakby miał powietrze, tylko że takie jakieś przepływające dziwnie. I to co ciekawe, Doctor Strange pośród wszystkich postaci, nawet jako genialny, super szybko uczący się czarnoksiężnik, był postacią spośród tych wszystkich, tak naprawdę, jeśli chodzi o moc magiczną, najsłabszą. Tak, bo on nie był ofensywnym czarodziejem. I nie miał w ogóle tej mocy, która tej najbardziej efektownej mocy, to znaczy zmieniania wymiarów, znaczy rzeczywistości w wymiarze, tak, czy to tym lustrzanym, czy prawdziwym, wszystko jedno, ale on takich rzeczy nie potrafił. Tak, no jak długo mu zajęło otwarcie portalu przecież? Natomiast bardzo podoba mi się to, że zostało to bardzo ugruntowane, że tak samo jak w porządnych grach action RPG, patch Diablo, moc, określona moc jest zaklęta w określone przedmioty. To znaczy, że jeśli masz te buty, to możesz wysoko skakać. Staff off, bla bla bla, shoes off, bla bla bla. Jeśli masz ten kijek, to możesz uderzać w taki sposób. Jeśli masz pelerynę, to możesz w niej lewitować. Dokładnie, a jeśli masz oko Agamotto, to możesz cofać czas. I tutaj wydaje mi się, że spośród, jak sobie tak w głowie, w swojej głupiej głowie w trakcie filmu tak sobie myślałem, to Filip, wydaje mi się, że oko Agamotto, czyli tego pierwszego magika, legendarnego czarodzieja, jest przedmiotem super legendarnym. To znaczy jest elitarnym przedmiotem legendarnym. Został dodany w trzecim patchu, bo go nie było jeszcze wcześniej, tak? Tak jest i wydaje mi się, że ma bardzo małe szanse na zdropienie. Natomiast na przykład takie buty do skakania wysokie. To super i peleryna lewitacji. Chociaż nie wiem, no peleryna lewitacji wychodzi na to, że jest taka dosyć, wiesz, jako że ma, jest istotą ma świadomość, ze świadomością, tak. To jest rzadkie. Natomiast te buty, mimo że wyglądają na takie, które są dość często dropie, to chyba wciąż są przedmiotem legendarnym, bo mają określoną nazwę, jakieś tam buty kogoś i kogoś. No, no, no. Bardzo mi się podobały nazwy przedmiotów, które... Nie, to było bardzo fajne, ale też chciałem powiedzieć, że właśnie fakt, że Doctor Strange po cwaniackowemu tak wziął, mówię, o fajne, biorę i zyskał moc kontrolowania czasu. No bo okazało się, że on potrafił dopanać bez geniusza. No i super, jakby uzasadnione fabularnie jest ekstra, tylko że on jest teraz po prostu największym debeściakiem na dzielni na końcu filmu. Ale z racji tego, że w oku Agamotto siedzi kamień nieskończoności, odpowiadający za czas. Od razu wiemy, że on na pewno go straci. No dokładnie, skoro Thanos poszukuje wszystkich 5 kamieni i to jest ważne, to jest ostatni kamień. Już wiemy, znamy wszystkie 5, wiemy gdzie, kto, co i jak. To ta wątpliwość pod tytułem ej, to wystarczy, że Doctor Strange, który wjedzie na scenę, zrobi, zakręci ręką, cofnie film o 30 minut i oni zrobią wszystko lepiej i wygrają. Nie ma już racji bytu, bo po prostu Thanos go pieprznie w pysk, jak będzie spał, zabierze mu ten kamień i będzie tą rękawicą odstawiał jakieś kosmiczne rzeczy, a oni będą musieli tradycyjniejszymi metodami go pokonać. No, jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie i jak oni pokonają Thanosa, który będzie potrafił władać wszystkimi aspektami rzeczywistości, ale to do tego dojdziemy w roku 2019? Jezu, nie wiem, już czekaj, możemy tu przewinąć szybko Wikipedię. Wydaje mi się, że 2020. 2019, czyli jedynie jeszcze 3 lata niecałe i będziemy wszystko wiedzieć. Zostańcie z nami do tego czasu, drodzy słuchacze. Natomiast zdecydowanie jakby najbardziej się obudował tymi wszystkimi artefaktami. Ja na przykład zauważyłem, że pani Ancient One, czyli pani Tilda Swinton, tak, nie posiadała żadnego artefaktu. No bo ona po prostu wyssała dużo mocy z innego wymiaru i potrafiła te takie śmiercionośne wachlarze odstawiać. Otwierała portale na zawołanie, zmieniała rzeczywistość jak chciała, więc nie potrzebowała, bo ona jest level max. No. Ale Mads Mikkelsen ją przerobił, nie oszukujmy się. Filip, powiedz mi... Ale bo ona za dużą wiarę pokładała w ludzi jednak i przerobił ją w klasyczny sposób, kiedy bad guy pokazuje, że ma za nic po prostu życie swoich popleczników i przebił gościa, żeby dostać się do niej. No. Czyli klasyczny, klasyczny ruch po prostu, jak tak z gangów Nowego Jorku. Bill Rzeźnik podobną taktykę zastosował, żeby Liama Neesona na
początku filmu tam znokautować. W każdym razie. Chciałeś powiedzieć, że przechodzimy wreszcie do skakania po fabule, czy jeszcze coś chciałeś wtrącić? Może chciałeś wtrącić, czy coś ci się nie podobało na przykład? Nie, no było parę rzeczy, które mi się zdecydowanie nie podobało, ale nie były to rzeczy na tyle intensywne, żeby się jakoś specjalnie nad nimi tutaj... To ja powiem na szybko i wtrącę to, co napisałem na blogu w super recenzji, że tak jak to Marvel niestety zwykł czynić, bad guy jest nie to jest kalka z języka angielskiego, niezrealizowany jest. To znaczy on ma potencjał. Mads Mikkelsen jest aktorem, prawdopodobnie jednym z 10 najlepszych aktorów na tej planecie, więc potrafiłby cokolwiek. I podobało mi się, że w tej swojej niewielkiej głębi emocjonalnej, którą mu scenariusz zapewnił, on pokazał coś, czego do tej pory nie widzieliśmy, czyli z takim przejęciem mówił o tym, o cudowności tego innego wymiaru i tym, że on jest taki biedny i nie miał rodziny i w ogóle się popłakał przecież, jak był zamknięty w tym dzikim kostiumie. I mówię, okej, on naprawdę wierzy w to, co i chce zrobić. I nawet Benedict też mu tam na chwilę. Inna sprawa, że jego plan to jest poświęcić ziemię, wiesz, mistycznemu bóstwu z innego wymiaru. Nie oszukujmy się, jego plan jest klasycznym Marvelowym planem, potem jego plan to zabić wszystkich ludzi. A z roku 2000, kiedy to taki opis pojawił się przy fabule filmu X-Men, tak jest, to zabić wszystkich ludzi, ale w tym wypadku zabić ich, to znaczy dać im życie wieczne, żeby odnaleźli zen w innym wymiarze. No trudno. Więc jak zwykle zabrakło mi czegoś więcej w tym bad guy'u. Ale ja odnoszę wrażenie, że tak trochę zbyt surowo do tego podchodzić, bo on jednak był półkę wyżej niż, nie wiem, niż Ronan the Accuser, czy ten mroczny elf Stora 2, czy jakaś cała banda innych bad guy'ów. Ja mam jakiś taki dziwny soft spot dla mrocznego elfa, uważam, że był całkiem niezły. On nie był dobrym bad guy'em, ale jakoś tak oglądałem tego Thora i mówię... Naprawdę? Moim zdaniem to był w ogóle najsłabsza postać ze wszystkich, bo ona nie miała żadnej w sobie charakterystyki i ona nic sobą nie reprezentowała. Ona była po prostu bladym, złym gościem, który posiadał te promienie, którymi mógł strzelać. Nawet Ronan już miał tą swoją jakąś wrodzoną potrzebę wprowadzania sprawiedliwości dla rasy Kree. Ale ten w ogóle nie wiem, czym on się kierował. Kiedyś możemy sobie zrobić, jak będzie jakiś taki, jakaś będzie rocznica, sobie możemy zrobić przebieżkę, bo to jest w ogóle dobry temat, żeby zrobić przebieżkę po filmach z MCU, taki pojechać po kolei, nie jakoś strasznie głęboko, ale jest ich już 14, kurde, to możemy spokojnie dwa podcasty o tym zrobić. Ja myślę, że zrobimy sobie jakąś taką rozpędówkę może przed Avengersami następnymi. Czyli za 2 lata. Okej, drodzy słuchacze, już za 2 lata, rozpędówka. Ale bad guy był trochę ponad przeciętną, więc to nie jest tak, że był do dupy, tylko że jakby wciąż to nie jest to, czego być może niektórzy oczekują. Nie no, wciąż w uniwersum Marvela tak naprawdę istnieje tylko jeden bad guy, jest czyli Loki. Być może Thanos, który jest nabudowywany. Ma jeszcze potencjał. I fajni bad guy jest uniwersum telewizyjnego, ale oni jakby są innego kalibru. Tak, bo... ale czy wyobrażasz sobie w ogóle, jakim rozczarowaniem by było to, gdyby Thanos po tylu latach, w ogóle długich latach nabudowywania się okazał jakimś takim... Słabym cieniazem? Słabym, w ogóle nie wpadającym w pamięć jakimś bad guyem. To by było straszne. Na przykład jego celem jest przeszmuglować dużego karabinów i zarobić 100 milionów dolarów. Tak, albo wykupić całą wodę na ziemi, jak to było w większym wodzie. No nie wiem, zobaczymy wkrótce. Dobrze, to skreślamy ten zarzut, który nie jest tak naprawdę wielkim zarzutem, ale że troszeczkę mi zazgrzytało. I druga rzecz, że kilkakrotnie w czasie filmu postacie mówiły rzeczy, które by się działy, to znaczy o nie, mroczny wymiar wchodzi do naszego świata, o nie, Dormammu chce nas zjeść. Ja to widzę, naprawdę nie trzeba tego mówić. To są takie pierdoły, które nie były potrzebne w ogóle. Rzeczywiście dużo było takich rzeczy, tak samo jak cała ta historyjka. O nie, ona czerpie moc z mrocznego wymiaru, gdyż przeczytałem o tym w tej książce, tak, którą zabrałem wtedy i wtedy. Myślę, że było to na tyle wyraźnie pokazane, że dałoby się radę. Wystarczyłoby, że ten symbol by się pojawił jej na czole i chyba już, i wszyscy by wiedzieli, o co chodzi. Natomiast rzeczywiście niektóre rzeczy były przegadane. Ale to zrzucamy na karb sentencji głupi ci Amerykanie. Tak jest, ale no to jest okej, to jest trochę czepiastwo się. No bo to jest tak, żeby nie wyszło, że jesteśmy, wiesz, fanboyami zbyt, że to jest najlepszy w świata. Ale to jest takie właśnie piękne, że widzisz, masz takie coś, po czym zostaje to absolutnie zamaskowane jakąś super efektowną, fajną sceną. Dokładnie, bo ten film tak działał, że wszystkie rzeczy, które tam, do których można się przyczepić. I ten film ciągle robi to, co Marvel robi najlepiej, to znaczy potrafi zakamuflować wszystkie głupoty scenariusza i wynikające z samej natury komiksowego filmu, tak żeby nie zwracać na nie uwagi. Widowisko jest pierwszorzędne. Coś, czego
czego DC nie potrafi do dzisiaj jeszcze osiągnąć. Ale nie czepiajmy się z kolei uniwersum. Cięcie, Hubert. Skaczemy po fabule teraz. Dla wszystkich, którzy widzieli ten film i bardzo chcą, żebyśmy omówili jeszcze raz to samo. Tak, nie, no musimy, bo to jest też jakiś taki tutaj nasz znak rozpoznawczy. Musimy trochę... Filip, zaczyna się film od nowego loga Marvel. Które jest w 3D całkiem spoko, bo wykorzystuje wszystkie 13 poprzednich filmów, które nakręcili i wkładają je w formie rysowanej w literki. A zauważyłeś, że oni teraz studia. Oni to logo tylko wykorzystują w tych swoich tylko i wyłącznie filmach. Tak, kiedy jest film z Foxa. Tak, albo... jest licencja, to jest tylko czerwone klasyczne tło i biały napis. Widać, ewidentnie chcą się odciąć od tych pozostałych produkcji trochę. Tam zarabiamy pieniądze, żeby nakręcić ten film, który właśnie oglądacie. Tak, ale o dziwo, na przykład przecież seriale Netflixowe są częścią tego uniwersum i nie są jakby produkowane przez zewnętrzne podmioty w 100%, to znaczy X-Meni, którzy nie są częścią tego, tak? To tutaj są, a tam też to logo przecież się Marvelowe pojawia, zwyczajne. Więc nie do końca jakby jest to logo, które jest powiązane z tym uniwersum. Kino rządzi się swoimi prawami. Ale nie zmarnujmy czasu na logo, bo jest dużo innych rzeczy do omówienia. Tak, jest fajne nowe logo. Dobrze, ciach. Bardzo mi się podobało, że film się zaczął w zasadzie od razu od tych rzeczy, na które wszyscy czekali. To znaczy w momencie, kiedy bliżej niezidentyfikowany bibliotekarz się przechadza po tajemniczej bibliotece i dostaje od razu wciry od złych ludzi. A ja właśnie chciałem powiedzieć, że pierwsze, na co zwróciłem uwagę i pierwsze, co sobie pomyślałem, to jest, zobaczyłem ten regał na te super tajne książki i pomyślałem, jak długo potrwa, zanim na Reddicie pojawi się post pod tytułem: ej, zrobiłem sobie regał na książki taki jak w Doktorze Strange'u, to znaczy metalowa konstrukcja, w której pionowo są trzymane książki. To jeszcze chwilę, bo to pewnie nie trwa kilku dni. Ale wyobraź sobie mieć taki fajny, taką serię regałów w domu i trzymać na komiksy Marvelowe. Jeżeli ja mógłbym mieć dom taki, w którym są po prostu pomieszczenia dedykowane osobnym gałęziom kultury, to znaczy pokój na komiksy, pokój na książki, pokój na płyty, pokój na gry, to gwarantuję ci, że coś w tym stylu by się tam pojawiło, bo miałbym naprawdę bardzo dużo pieniędzy, żeby to zrobić. Drodzy słuchacze, wspierajcie nas w takim celu, żeby Filip mógł sobie kupić dom, w którym będzie miał osobny pokój wysyłać na... banknoty na adres. Żeby Filip miał pokój, w którym będzie mógł trzymać regały jak z Doktora Strange'a i drugi pokój, w którym będzie mógł mieć urządzony tak jak Iron Man. Koniecznie i te hologramy, ekrany, gdzie mogę majtać ręcami. Zupełnie abstrahując, Filip, mi by wystarczyło w pełni takie mieszkanie, jak było w drugim sezonie Mr. Robot, tej pani prawniczki, w którym hakerzy się zagnieździli. Takie mieszkanie by mnie zupełnie satysfakcjonowało. No, 300 metrów w kamienicy w środku Nowego Jorku z basenem i z garażem podziemnym. Tak, mi też. Okej, to jesteśmy zgodni. To przynajmniej na to nam pozwólcie zarobić. Ciach, okej, i co? I wjeżdża Mads Mikkelsen ze swoimi ludźmi. Ze swoją świtą. Wjeżdża, od razu wjeżdża po prostu na pełnej, proszę pana, nie bójmy się tego słowa, na pełnej kurwy wjeżdża. Ucina łeb panu. Właśnie bardzo mi się podobało, że przyniesie specjalną miseczkę, żeby ten łeb przechować. Ja byłem, przez chwilę myślałem, że to jest jakiś krwawy rytuał. Tak, że to będzie służyło do czegoś. Że ta głowa i krew bibliotekarza jest jakaś związana z czymś, że on by otworzyć krwawy portal do innego wymiaru. Tym prostu nie, urżnął mu łeb, bo chciał zabrać książkę. Ale przynieśli ładnie, żeby na podłogę nie nabrudzić, przynieśli ładnie ten pojemniczek na głowę. I szybko zabrał konkretne dwie strony, które go interesowały. Bardzo ciekawe, że w ogóle nie pomyślał o tym, że reszta też by się mogła... Zastanawiam się, dlaczego w ogóle na przykład nie zabrał wszystkich książek, skoro już tam był, i żeby odkryć wiedzę wszystkich z tych bo on był zafiksowany na jednym punkcie, to znaczy otworzyć wymiar poza czasem i poznać Dormammu. Tak, hej, cześć, jestem Mads. Zresztą później to się zemściło na nim, bo dowcip, który się przez cały film tutaj toczy, to znaczy, że ostrzeżenia są dopiero potem. Tak, po czarach. Najpierw są czary, a potem są ostrzeżenia. To prawda. W każdym razie co? No zabrał książkę i zaczyna uciekać, ale wiemy, że tu zaraz coś się będzie działo, bo ktoś ich śledzi, Hubert. Żółty strój w kapturze, postać jakaś. Tak, i pojawia się ten pierwszy raz, ten taki kryształowa ściana, która ich blokuje od przekroczenia pewnej... Tak, i dowiadujemy się, później się dowiadujemy, że to jest wymiar lustrzany, działania w którym nie wpływają na świat zewnętrzny. Czyli to jest taki matryksowy konstrukt. Tak, lub ewentualnie holokron. Jak się nazywa to w X-Menach, gdzie ćwiczyli? Holodek jest w Star Treku, a w X-Menach jak to się nazywa? O Jezus! Nie wiem, to z X-Menów. powiedzcie nam w komentarzach, jak to się nazywa, bardzo prosimy. Dobrze. I co? I Tilda Swinton, proszę pana, wjeżdża i ma te swoje wachlarze świetlne z mandali zrobione i ona zaczyna kręcić tymi budynkami. Ale to też jest ciekawe, że oni w tym filmie, którzy władają magią, a bardzo sporo, że tak powiem, akcji toczy się w takim klasycznym kung fu. Ale to kung fu jest takie, bo tam był jeden ten trening, że po prostu nie tylko musisz umieć, wiesz, wywołać światełka z paluchów, tylko też tak, bo to ma pomóc też twojemu ciału, żeby bla bla bla.
Ale to, co mi się super podobało, jakby to jest bardzo istotna część naszej wymienionej wcześniej zalety, że wizualna scena filmu jest zajebista, to jest to, że te wszystkie efekty specjalne, one były wbudowane w fabułę i rzeczy, które się działy z tymi budynkami i później z czasem, one były uwarunkowane tym, że na przykład te budynki, jak one się tam rozpadały i tak dalej, to jest po prostu, to jest czar. Znaczy, jak ktoś wpadnie między te rozpadające się budynki i ten, to on tam zostanie uwięziony, albo zgnieciony, albo zabity. I to jest po prostu ofensywna akcja. A finał filmu w ogóle jest majstersztykiem pomysłowości, jeśli chodzi o inwencje i o nie, kolejny pożeracz światów, no to patrz, jak oni walczą z tym pożeraczem światów. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie a propos jeszcze efektów, bardzo się też przez długi czas, jak w kinie będąc, zastanawiałem, jak musiało wyglądać kręcenie tych filmów, bo nie byłem w stanie stwierdzić, co jest efektem komputerowym, w sensie kiedy postać na przykład Benedicta Cumberbatcha jest pełni komputerowa, no. A kiedy to jest on na zielonym ekranie albo na jakimś kawałku scenografii i obawiam, i to jest taki ciekawe, że to już jest taki film, że nawet aktorzy patrząc na ten film mówią, aha, coś takiego z tego zrobili, w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego wymyślili i że to na tak pewno będzie wyglądać. To jest, ja jestem super przekonany, że oni nie mieli w ogóle pojęcia, jak to będzie wyglądało, oprócz tego, że rusz ręką, to tu się zmieni, wiesz, na horyzoncie coś tam, albo nad tobą się pojawi, wiesz, most czy cokolwiek. Tak, ale pojawia się tak pani Tilda Swinton, która walczy wachlarzami, jak klasyczna mistrzyni kung fu z, tak, nie wiem, z Crouching Tiger, Hidden Dragon, tak? I walczy z Mads Mikkelsenem, jego świtą, i widać, że jest potężniejsza od nich wszystkich. Tak, rozkłada jak chce. Ale Mads Mikkelsen swoim szczwanym planem oczywiście ucieka. Ucieka. I tu jest super pokazane to, co później jest wielokrotnie jeszcze multiplikowane, to znaczy, że góra niekoniecznie jest tam, że patrzysz w górę, to tam jest góra i dół, i lewo, prawo, tylko że wszystko jest totalnie względne i te portale, które się otwierają na różnych powierzchniach, powodują, że możesz spadać z dużej wysokości, wpadasz w portal i nagle biegniesz, bo podłoga się zrobiła pod twoimi stopami. Ale tutaj właśnie, ale to też jest takie, że w tym filmie wszyscy popełniali ten sam błąd, to znaczy tą grawitacją tak operowali panowie czarodzieje, że dawali swojemu przeciwnikowi szansę ucieczki, bo zarówno w tej pierwszej scenie to zostało wykorzystane do tego, że oni przez ten portal przelecieli, jak i w późniejszej scenie, kiedy pan Mads Mikkelsen odwrócił grawitację tak, że Benedict Cumberbatch mógł wykorzystać te magiczne okna do tego, żeby pozbyć się przeciwników. Tak. Więc niby tacy mądrzy czarodzieje, a takich podstawowych rzeczy jeszcze nie opanowali. No? W każdym razie tak, wiemy, że Tilda Swinton wymiata, jest potem. Filip, jeszcze a propos Tildy Swinton. No. Czy odczułeś to w jakikolwiek sposób? Że ona nie jest starym Azjatą? Tak, że nie jest starym Azjatą i że tutaj występuje zjawisko whitewashingu. Nie w ogóle, ale to jest trochę tak, że... Znaczy to było bardzo dobrze pokazane, bo oni powiedzieli, że ona jest z Celtów. Ona pochodzi po prostu... No i właśnie super, jest starym magikiem sprzed tysięcy lat. Tak jak mówiłeś, jest to miejsce, gdzie każdy może przyjść, każdy może się rozwijać i w związku Nie, w ogóle mi to nie przeszkadzało, ale to pewnie by było inaczej, gdybym był emocjonalnie związany z komiksem i znałbym postać starożytnej lub starożytnego w tym wypadku z oryginału. W ogóle mi to nie przeszkadzało, szczególnie, że Tilda Swinton jest kobietą o tak niepospolitej urodzie, że patrząc na choćby jej rolę w Konstantinie, gdzie gra archanioła Gabriela, prawdopodobnie dwupłciowego, bo... Szalenie niepokojąca rola. Więc jakby ona może, no ona może co chce tak naprawdę, więc... Ona może co chce, Tilda więc Swinton. Come on. Tilda, dzwoń. Dobrze, powracając. Z tego ujęcia mamy cięcie i znajdujemy się w Nowym Jorku. I poznajemy Stevena Strange'a, który jest wybitnym chirurgiem. Neurochirurgiem. Brain surgeon. Tak, nie, it's not rocket science, it's not brain surgery. Tak, dokładnie. I dowiadujemy się, że on jest po prostu jest tak piekielnie zdolny, że potrafi martwego człowieka ożywić, tak naprawdę. Mówi, ale to jest przy tym, kula w mózgu. Ale przy tym jest arogancki, strasznie. Bezczelny. No strasznie. Jest rozrzutny. Ma cały szereg wad klasycznych dla Marvelowego Playboya, ja bym tak określił. Tak, ale to było fajne, że jak przedstawili postać Christine Palmer, czyli jego, jak się okazuje, byłej kochanki, ale jednocześnie koleżanki z pracy i mimo wszystko koleżanki wciąż. Nazywajmy rzeczy po imieniu, pani McAdams w jeansach. Pani McAdams w jeansach, która zagrała postać dużo ciekawszą niż by się mogło wydawać, bo tak jak na przykład Natalie Portman w obydwu torach za dużo nie ma do robienia, bo na początku jest niby panią naukowiec, która jak tylko zobaczy buły Thora, to robi maślane oczy i koniec. A w drugiej części, w
w łazienie tam, gdzie trzeba i zostaje zarażona tym czerwonym kamieniem nieskończoności. I mówi, o, jestem genialnym naukowcem, a tutaj jest jakaś dziwna substancja, tak, dotknę jej. Tak, dokładnie, i potem musi zostać ocalona. I to jest jej cała rola, niestety zmarnowany talent Natalii Portman, którą też serdecznie pozdrawiamy. Tak, tutaj McAdam w Żwincach jest postacią, która oprócz tego, że ma jakąś tam przeszłość ze Stevenem Strange'em i ewidentnie już nie jest w nim zakochana w ogóle, tylko jakaś tam koleżeńskość występuje, to fakt, że później w filmie pojawiają się sytuacje, kiedy ona ratuje sytuację taką, że jej umiejętności, jej wiedza i jej zawodowość powoduje, że film może trwać dalej, to myślę sobie, że o, postać kobieca napisana fajnie i nie taka totalnie banalna, jakby się mogło wydawać. Więc tu mały respekt, trochę wybiegliśmy naprzód, ale tylko chciałem tak wtrącić. Nie, bo nie specjalnie wybiegliśmy naprzód, bo przecież ona pojawia się już od razu w kolejnej scenie. Znaczy, najpierw widzimy, jak pan doktor Stephen Strange operuje i idzie mu to genialnie, a jednocześnie w trakcie operacji bawi się w zgadywanie tytułów utworów muzycznych z lat 70. Bo on ma taką podzielność uwagi. Bo było powiedziane, że on ma i podzielność uwagi, i ma pamięć fotograficzną, i jest w ogóle geniuszem, i zrobił magisterkę i doktorat jednocześnie. Ma 200 zegarków i 2000 koni mechanicznych w swoim Lamborghini. W ogóle chciałem zauważyć, ile musi prądu kosztować go to, że w tej szufladzie cały czas te obrazki, te zegarki się obracają. Jaką ma funkcję w ogóle? To jest, ale kto bogatemu mu zabroni film. No, kto bogatemu zabroni. I widzimy także pan Stephen Strange jest genialnym chirurgiem, który ma co prawda swoje wady, ale kiedy przychodzi do niego pani McAdam w jeansach i mówi, słuchaj, mam tutaj ranę postrzałową, prosto w mózg trafiła kula i musisz mi pomóc, bo jesteś genialnym chirurgiem. Mówi, dobra, idziemy. A tutaj przychodzi kolega, zresztą pan, zaskoczenie było Michael duże. Stuhlbarg. Jak wiemy, że to jest pan Michael Stuhlbarg, znany mi przede wszystkim z serialu Boardwalk Empire. Yes. Ale także z filmów Braci Coen. Tak, pan poważny człowiek, który ma przerąbane w życiu. Tak, tutaj mówi, ale już ogłosiłem zgon, a ten mówi, no ale przecież on jeszcze żyje, bo coś tam, bo coś tam. Bo ta kula jest pokryta czymś tam, i to paraliżuje coś tam i nerwy, tak, oraz on żyje. A poznaje to po tym, że kula nie odkształciła się, w związku z czym, czy to jest Filip kula, która jest pokryta tym samym materiałem, który był w Luku Nie, bo by Luku głowa Strange'u eksplodowała temu gościowi, to nie ma sensu. Luku Strange'u, powiedział? Luku Strange'u, tak, oczywiście. Wszystko jest Strange teraz, powiedział. Tak, i pomaga w operacji i mówi, to nie da się tego zrobić bez przecież takiej i takiej maszyny. On mówi, nie, ja to zrobię, nie popisuj się, nie ma czasu. I oczywiście mu się udaje, bo jest genialnym neurochirurgiem, ale Filip, już niedługo okazuje się, że pan Stephen Strange nie jest za to genialnym kierowcą. Niestety nie jest kierowcą, ma za dużo ma momentu obrotowego przy pana i na zakręcie, jak wciska gaz, to zarzuca go, a jednocześnie jechał samochód jakiś tam. Nie, to było dziwne, mam wrażenie, że on wyprzedzał ten inny samochód, rozmawiając jednocześnie przez telefon, i to nie było tak, że z przodu ktoś nadjechał, tylko on jakoś tak nieumiejętnie wyprzedzał, że ten samochód, który był z boku, go tak trącił. No właśnie, ewidentnie to wyglądało tak, jakby on po prostu był słabym kierowcą, a nie... A tak jechał po ciemku, po mokrej drodze, krętej, na sportowych oponach, w związku z tym mogłeś... To co mi się jakby nie tyle podobało, co byłem zaskoczony, jak bardzo się rozbił bardzo ten samochód. Tak, nie, że się rozbił, spadł na pobocze do rowu, tylko tak długo się odbijał od tych skał, że wylądował z powrotem w Nowym Jorku w zasadzie. To było bardzo, bardzo złożone zderzenie. Super. Tak, i trafia z powrotem do swojego ukochanego szpitala. Ale a jako, że jest kutasem, to mówi, źle mi złożyliście ręce, ja bym potrafił to zrobić lepiej, ale to ja miałem wypadek, więc niestety teraz mam drżące paluszki. Tak, zresztą makabrycznie wyglądały te jego łapy, to trzeba przyznać. Bardzo takie opuchnięte te paluchy, miał takie, zwłaszcza w 3D, jak było to ujęcie w 3D z jego oczu, i te takie wielkie serne z tym rusztowaniem. Wyglądało to dosyć makabrycznie. Tak, ale tutaj dowiadujemy się, że jeszcze Filip jeszcze nie spokorniał, to znaczy jest dalej na zasadzie, to wasza wina, wy mnie źle zoperowaliście, jesteście wszyscy głupi, a jestem najmądrzejszy. Głupi. Ale pani McAdam w jeansach mówi, ale ja cię kocham trochę. Ale jesteś kutasem, więc odchodzę, zrozum. Ale to. Nie, poczekaj, najpierw jeszcze cię kołam, będę ci pomagać, będę ci zwilżać usta wacikiem, będę cię karmić, prawdopodobnie będę ci urządzać także kąpieli gąbką, wiesz, rozumiesz, tutaj jakaś... Generalnie widzimy to uczucie, i pan Stephen Strange, który sam w ogóle z radą się lekarzy spotyka, mówi, a gdybyście mi szyli jedną tętnicę z drugą i coś tam, tak, coś tam. Tak, bo ja też mówiłem, jak co, wyciągają mu
już jedną żyłę z ręki i wsadzają gdzie indziej i ta żyła odżywia palce szybciej? Tak, ja tak to działa? W każdym razie... Jest overclocking. Overclocking ręki Stevena Strange'a. Wszystko na nic, wszystko na nic. Pan Steven Strange jest totalnie załamany. I kto przychodzi mu z pomocą? Jego czarny stażysta mu przychodzi z pomocą, bo mówi, że był taki koleś, który miał był rozwalony na trzy kawałki, miał ucięte nogi, ale jednocześnie zrosły się w magiczny sposób i on chodzi. Tak, a on mówi, ale ci nie wierzę, pokaż mi dokumentację. A ten mówi, o, trochę to trwało, ale ci przysłałem dokumentację. Tak. I spotykamy pana aktora, który nie wiem, jak ma nazwisko, natomiast pan jest... Benjamin Bratt, który jest znany z tego, że je pączka przy Sandrze Bullock w filmie Snickersa, Agent... Tak, Agent co? Miss Agent. Miss Agent. Miss Congeniality. Miss Agent. Miss Congeniality, Miss Agent. Miss Agent, mówię, tak. No. Bardzo dobra rola, bo bardzo dobry film. Bawię się zawsze świetnie, jak oglądam, ale to jest nieistotne teraz. I mówi, ej, słuchaj, a ty jak się tam wyleczyłeś i jak to jest, że ty chodzisz? On mówi, no pojechałem, wiesz, za granicę. Tak, mam pieniądze, pojechałem za granicę. Szukałem różnych joginów i różnych metod na wyleczenie i trafiłem do takiego miejsca i ono... Kamartaż. I mi pomógł Kamartaż. I oni mi tam pomogli i musisz ich znaleźć, ale to dużo kosztuje. A ty mówi, no nieważne, a mówi, ale nie chodzi tu o pieniądze. I okazuje się co, że ten pan też jest czarodziejem tak naprawdę, tylko że wykorzystuje swoje czarodziejstwo. I to jest super właśnie, że być może Hubert tych czarodziejów w świecie Marvela tak naprawdę jakby to jest łatwa droga do pokazania, że ktoś, kto był w jakiś sposób pokazany, że o, być może jest istotny, ale jest postacią z siódmego tła, na przykład on może jest czarodziejem, bo wystarczy go wpiąć teraz w tą fabułę i sprawić, że tak jak ten pan wykorzystuje moc innego wymiaru do tego, tylko żeby sobie i wchodzić do tego, i wzrosnąć kręgosłup, to być może inni ludzie wykorzystują do czego innego. Ale tak, i od razu jest cięcie na Tybet. Od razu, od momentalnie. Razu jest, tak, pan doktor Steven Strange się nie zastanawia, tylko od razu mamy cięcie na jego podróż do Tybetu, yes. Gdzie najpierw dosyć nieudolnie szuka, pyta ludzi losowne, gdzie kamartaż? Excuse me, hello. Jest kamartaż. I w ten sposób zwrócił uwagę rzezimieszków, którzy chcieli mu zabrać zegarek. Ostatni zegarek, jak się okazuje, zegarek z dedykacją od Christine McAdams w jeansach. Czyli, że on też ma uczucia bardzo głębokie. Ale pan Mordor wjeżdża, Mordor, i robi panom Mordor. Tak. Łobudobu. I też, Filip, zauważyłeś, jak było pokazane fałszywy mnich od, znaczy turystyczny mnich od prawdziwego mnicha. Wszyscy ci pozostali mieli takie zwykłe materiałowe ciuszki, a pan Mordo miał ten taki swój skórzany trochę kaptur, który wyglądał bardzo poważnie i bardzo długo śledził pana Stevena Strange'a, po czym pomógł mu rozbrajając paru rzeźmieszków. Ale trzeba przyznać, że Mr. Strange był bardzo... Doktor Strange. Doktor. Był bardzo dzielny, ponieważ próbował się bronić, ale po pierwszym ciosie stwierdził, o nie, złamałem sobie znowu wszystkie kości w mojej dłoni. Pan Mordo mu pomaga i mówi, szukasz kamartaż? Tak, szukam kamartaż, no to chodź ze mną. I okazuje się, Filip, że kamartaż to nie jest jakaś twierdza na szczycie jakiejś mistycznej góry, na totalnym ludziu. W miasteczku. Tylko po prostu na ulicy obok jakiegoś straganu są drzwi, w ogóle drzwi, które są wyposażone w domofon, to też mi się bardzo podobało. I to jest ważne, bo pan doktor Stein mówi, ej, ta świątynia po przeciwnej stronie wygląda na bardziej wypasioną, a to jest przecież jak w Indianie Jonesie. Najbrzydszy kielich jest kielichem Jezusa. Także... Więc najmniej okazały dom jest tym domem, w którym jest prawdziwa magia. Piękna obserwacja. I też już we wnętrzu, jak już wchodzimy do środka, to pan Strange myśli, że nie ta osoba jest Ancient One. To jest dowcip, który w tłumaczeniu naszym na polski zginął zupełnie, tak, ponieważ od razu zostało przetłumaczone starożytna, natomiast w oryginale Ancient One nie wiadomo, o kogo chodzi. Jest bezpłciowy, w związku z tym można się pomylić, że to jest ten koleś, który tu siedzi i ma najbardziej wypasione ciuchy. A w polskim od razu było wiadomo, że to przecież nie może być on, więc to takie trochę było... No, to specyfika języka, więc wiadomo. Nie dało się chyba specjalnie z tego uciec. No i pojawia się pani Ancient One, która nie jest Azjatką, która jest Celtów, tak? Tak, z rodu Celtów. I mówi pięknym angielskim, mówi, że zaprasza na herbaty. I mówi tak, porozmawiajmy. Porozmawiajmy. Czy zajmujesz się, i on od razu wchodzi w temat, zajmujesz się takimi rzeczami, jak regeneracja tkanek, jak to zrobiłaś? Czy dlatego tutaj się chowasz, bo to są nieoficjalne badania? Jak daleko zaszłaś w swoich badaniach? Bardzo mi się podoba to, że on podchodzi do tego tak bardzo technologicznie. Po zawodowo
trochę podchodzi, zresztą a ona mówi mu, że odnalazła Jezusa w swoim języku, w sensie tak, w swojej wersji. Odnalazłam mówi, Buddę bardziej, no, bardziej Buddę i pokazuje mu obrazki. Widziałeś taki obrazek? No widziałeś. A ten widziałeś? Tak, a ten widziałeś? A on mówi, no nie, będziesz pokazywać rezonans teraz magnetyczny, no proszę. I on nie wierzy. On mówi, że ty jesteś głupia, daj spokój, po to tu przyjechałem, wydałem ostatnie pieniądze. A ona wtedy dotyka jego czoła i nie, mówi, najpierw, patrz. Najpierw lutuje go w klatę a, i on tak, wypada ciało na astralne mu wylutowała. A on mówi, co się stało? Co było w tej herbacie? Bardzo tak? Słuszna reakcja, bo przecież też bym podejrzewał takie coś. Więc mu wyłożyła całą po prostu wykładnię, że są różne wymiary i mówi, zobacz. A teraz zobacz. Paluch do czoła i wtedy zaczyna. Tak, zaczynamy 5 minut czy 10 tej po prostu kosmicznej jazdy, po której Doktor Strange mówi zasadniczo to, co mówi osioł we Shrek, mówi, ja chcę jeszcze raz! Zasadniczo. Tak. I mówi, ucz mnie, jak to możliwe? I tutaj jest ten zgrzyt, ponieważ właśnie jeśli chodzi o czas trwania, ponieważ jest tam ta scena, gdzie on mówi, jak to możliwe, że ty się tego wszystkiego tak nauczyłaś, a ty jak się nauczyłeś, no, jak zostałeś nauki, neurochirurgiem, tak. A ten lata nauki i ćwiczeń. Ja mówię, no tutaj tak samo, a się okazuje, że nie trzeba lat, tylko wystarczy parę, nie wiem, dni, tygodni, nie więcej. Tak. Filip, w tym czasie, pan doktor Strange, już wiemy, odnalazł swoją nową drogę, ale na razie robi to z pobudek samolubnych. Tak, chce wyleczyć ręce po prostu, chce znowu powrócić do fachu bycia neurochirurgiem, którym być nie może, bo łapy mu się trzęsą po tym okropnym wypadku. Yes. I mamy, przechodzimy, wracamy do pana Kaecilius'a, do Madsa Mikkelsena który wreszcie po, nie wiem, tygodniach, miesiącach, latach, skumał, co jest napisane na kartce. Skumał, co jest na tych trzech kartkach, które ukradł. Po raz kolejny, no może by mógł poszukać jakiegoś słownika, który by mu przetłumaczył ten rytuał. A Stephen Strange jest dużo lepszy w czytaniu starożytnych języków, bo wszystkie książki przeczytał w tydzień. I ma Google Translate, prawda? No i ma Google Translate, właśnie. Zhakował. Tak? W ogóle, Filip, czy to był product placement? Mógł być, bo i zarówno była chyba poczta gmailowa jakaś. A Beyoncé też była product placementem? Nie, Beyoncé była, wiesz, popkulturowym bieżącą, żartem. Tak, popkulturowym nawiązaniem do bieżących kwestii popkulturowych. Okay. W każdym razie pan Mads Mikkelsen odprawia rytuał. Wszyscy ustawiają się w odpowiednim kształcie na środku świątyni. I się robi się to, co w pierwszym zasunie się robiło, czyli właśnie się katedra, czy co tam było, się tak składa. Robi tak, te cuda kalejdoskopowe. Katedra się składa, państwu wszystkim się wypalają magiczne oczy. Bardzo fajne, bo nie wiem, czy to był komputerowy ten makijaż, czy on był... Nie, później mi się wydaje, że był prawdziwy. Efekt wypalania siłą rzeczy był na pewno komputerowy, ale jestem bardzo przekonany, że jak były zbliżenia na Madsa, który płakał później, to na bank to było nałożone, wiesz, farba jakieś. Żebyś się nie zdziwił, cuda. Bo... Nie, wiem, bo różne rzeczy wydawały się, że są nałożone prawdziwe, a tak naprawdę nie są zupełnie, więc... Kiedyś jak obejrzymy ten filmik pod tytułem Making Of i albo to powiemy, pokazówkę, co? To też jest komputerowo? Tak, dokładnie. Okaże się, że w ogóle Mads Mikkelsen nie występował w tym filmie. Tak, trzeba powiedzieć, że Tilda Swinton nie występował, ale tak, to samo wychodzi. Na pewno Tilda Swinton, łysina była na pewno komputerowo wygenerowana. No właśnie, nie mogę sobie odhodować włosów tak szybko przecież. Tak, wiemy więc, że pan Mads Mikkelsen zyskał supermoc. Nie wiemy jeszcze, co to jest za supermoc, bo pan Stephen Strange jeszcze nie przeczytał książki. Jeszcze tego nie przeczytał w książce. I wracamy jakby do pana Stevena, który osiąga coraz to kolejne poziomy leveluje swojej wiedzy magicznej. No. Leveluje szybko, ale nie leveluje na tyle szybko, jakby sam chciał. Mm-hmm. To znaczy najpierw ma problemy z tym, żeby zbudować portal, tak, żeby w ogóle jakąś wykrzesać z siebie magię. On mówi, to wszystko przez moje trzęsące się ręce. On mówi, to nie jest przez twoje ręce, przydać ten typek tu. Ten typek nie ma rąk, w ogóle a zobacz. Nie ma łapy, a zobacz, jakie fajne znaki rysuje w powietrzu, nie? Tak, więc ten mówi, aha, czyli muszę sięgać do wewnątrz. Do wewnątrz, wiesz, ręka jest tylko tak, narzędziem. I generalnie wciąż ma problemy z budowaniem portalu, więc ale pani... Ale ewidentnie mu tak, a generalnie mu idzie lepiej z czytaniem i przyswajaniem wiedzy teoretycznej i poznawaniem tych wszystkich zakamarków tak, ponieważ, wiedzy, ponieważ... a nie... praktyką. Tak, ponieważ jego pierwsze zetknięcie z bibliotekarzem Wongiem, granym przez pana aktora Wonga. Tak, jest Benedictem zresztą. Jest Benedictem Wongiem. Mówi, już to wszystko przeczytałeś? Tak, już wszystko przeczytałem. To teraz pożycz mi coś fajniejszego, nie? Coś bardziej skomplikowanego. A mówi, dobra, zobacz, tu są takie zakazane księgi. Nie można ich niby to wypożyczać. To level master, ale tak, masz, przeczytaj sobie. Ale masz, ale jak ich nie oddasz, to ja cię zabiję, nie? I tutaj oczywiście kolejne pola do żartów. Trochę jak z Harry'ego Pottera, kradnięcie książek z biblioteki, okej, okay. Ale ma ewentualnie problem z praktyką, ponieważ wciąż nie wierzy w to, że jego to, wiesz, kalekie ciało jest w stanie z siebie wykrzesać tyle magii, ile powinno. Yeah.
I pani Tilda Swinton w związku z tym wobec niego stosuje dosyć radykalną technikę nauki. To znaczy... Zostawia go na Mount Everestie po przejściu przez portal i mówi, no to teraz wróć. Masz około tam 3 minut, zanim stracisz przytomność. Lepiej, żebyś w tym czasie wykrzesał z siebie portal. I oczywiście udaje mu się to. No wiadomo, w ostatniej chwili, ale jednak. Tak, ale mamy tą klasyczną, taką też komediową scenę. To może pójdę, nie, poczekaj. Tak, to znaczy, no nie, znowu, ona znowu to zrobiła, tak. Nie, znowu ten sam patent. Pamiętasz, jak się ostatnim razem skończyło? I może po niego pójdę, nie, poczekaj. I rzeczywiście w ostatniej chwili wraca i od tego momentu już wszystko idzie mu dużo, dużo szybciej, ale dowiadujemy się też, że pan Stephen Strange jest zachłanny coraz bardziej na wiedzę. Znaczy on ma bardzo silną potrzebę. I idzie po zakazane czary nagle. I kiedy znajduje moment, kiedy pan bibliotekarz Wong, którego jedynym celem w życiu jest pilnowanie biblioteki. Poszedł siku, nie ma, bo kupę, nie wiem, nie ma go w bibliotece. Mówi, Wong, nie macie tu. No dobra, no to sobie wezmę tą książeczkę. Wezmę sobie też ten fajny tutaj to taki medalion. Świecidełko, tak. Świecidełko, dobry bling, bling. Które tutaj widziałem i przeczytam w książce coś, co ktokolwiek inny zajęłoby mu to grube miesiące na rozszyfrowanie, to ja to przeczytam od razu, bo jestem przecież geniuszem. Jest. I nauczyłem się z sanskryptu z Google Translate w ciągu paru dni. Okay. Wiadomo. Okej, okay. Jest geniuszem, Filip, nie nam oceniać. No właśnie, no my nie jesteśmy geniuszami, zdecydowanie. Tak, i bardzo mi się podobały w ogóle, ogólnie mi się podobały te wszystkie ruchy, które oni wykonują przy tych, ale ten ruch do otwarcia oka Agamotto jakoś najbardziej mi przypadł do gustu, to składanie palców w jakiś taki bardzo określony sposób. Tak. I pan Stephen Strange okazuje się, że oko Agamotto jest mu przychylne. Tak, i to potrafi manipulować czasem, co testuje na jabłuszku. Najpierw na jabłuszku, bardzo fajny sposób, to znaczy bardzo mi się podobało, jak połączone było to ruch kamery, to znaczy ruch kamery z tym pojawianiem się i zanikaniem części jabłka. Ale też, bo to jabłko tak przytomnie sobie wziął wcześniej, po prostu ugryzł i mówię, co, będzie kolejny żart, że będzie jadł jabłko i nie wiem, plamił strony na przykład, a tymczasem to był ekwizyt potrzebny do przetestowania najpotężniejszego czaru we wszechświecie. Tak, ale mówi, o, tutaj jakiś stron brakuje, nie, tutaj jakiś stron brakuje, ale od razu dodał, wiesz, 1:1, wyszło mu 2. Bardzo mądry. I mówi, cofnę czas na książce, to strony odrosną. I rzeczywiście strony odrosły. W ogóle że też nikt na to wcześniej nie wpadł, ale kiedy już ma zrobić jeszcze coś więcej, to znaczy ten rytuał, już przeczytać dokładnie, co jest w tym rytuale, to wtedy pojawia się, najpierw pojawia się ten lustrzany wymiar, bo pani Ancient One zablokowała mu, że już nie może manipulować dalej tą książką. A potem odblokowała go. Przychodzą służbiści i mówią, nie możesz. A potem przychodzi Wong i mówi, nie można, i Mordo przychodzi i mówi, nie można manipulować czasem, bo przecież efekt motyla i tu można zrobić tysiące różnych wariantów przeszłości, przyszłości, można zmienić wszystko, czy chcesz naprawdę, to jest nienaturalne, a my tu pilnujemy porządku naturalnego, a ten mówi, no dobra, sorry, nie wiedziałem, weźcie, dajcie spokój, no dobra. I jak zaskakująco na to, że jak bardzo straszyli go na początku, że jakiekolwiek przewinienie skończy się od razu jego śmiercią, to manipulowałeś czasem, a dobra, co tam, nie wiesz, no to okej. Okay. No i więc wiemy już, że pan Stephen Strange i właśnie w tym momencie posiadł oko Agamotto. Tak, to jest jego artefakt. I zanim zdąży je zwrócić na miejsce, to znaczy do tego centrum zarządzania w ogóle obroną Ziemi, tak, to najpierw pani musi mu oczywiście wyjaśnić wszystko, że tu jest sanktuarium, jest w Londynie, sanktuarium jest w Hongkongu, sanktuarium jest w Nowym Jorku. A w Hongkongu jest dlatego, bo Chińczycy płacą dużo pieniędzy za oglądanie amerykańskich filmów. I wiadomo. Tak, i jak wiadomo, wszystkie filmy Marvelowe muszą mieć solidny ukłon w stronę chińskiej gospodarki. Ale zanim zdąży zwrócić to oko, że atakuje pan Mads Mikkelsen, atakuje Londyn. Tak. I widzimy to przez te drzwi, bo tam są te drzwi, te portale do poszczególnych sanktuariów. Atakuje Londyn, bo przecież skoro 3 są punkty, które chronią świat przed Dormammu, to trzeba je po kolei niszczyć. Do Londynu idziemy i tam się odbywa ten pierwszy pojedynek pod tytułem ważne jest to, że pan Mads Mikkelsen nie tylko jakby atakuje Londyn, ale przez ten portal, który prowadzi z Londynu do centrum zarządzania, wrzuca tą bombę energetyczną do centrum zarządzania, wszystko eksploduje, pan Stephen Strange jest wyrzucony do tego londyńskiego sanktuarium, a oni zostają na miejscu i on jest sam, Filip. Tak, i musi stoczyć pojedynek. Najpierw zaskakująco pusto jest w tym londyńskim sanktuarium. I widzimy coś, co było chyba najfajniejszym gimmickiem z całego tego filmu, to znaczy te 3 okna, które mają różne zasoby. I pokrętło, które służy do zmieniania fototapety. Wygasz, no tak, tam jest pustynia, tam jest dżungla, tam jest morze.
I od razu, kiedy pokręcić, i od razu, kiedy pojawiają się po raz pierwszy na ekranie, wiemy już oczywiście. Będą wykorzystane do niecnych celów. Tak, że będą, że tak. Że, będzie że, walka. Tak, że, będzie, że będą na pewno miały jakąś jeszcze do zagrania rolę za chwilę. No wiadomo, tak samo jak pierwszy raz widzimy pelerynę, to już wiemy, nie, to ta peleryna, zaraz ją będzie miała. Tak. Zaraz miała. Ona się unosi w tym pięknym terrarium, akwarium. Tak, ale widzimy, że pojawia się pan Matt Mikkelsen, pojawia się strażnik londyńskiego sanktuarium, który zostaje zgładzony praktycznie natychmiast bez jakichś większych problemów. Więc doktor Strange próbuje bronić, wyciąga te słabe czary na początku. Tam tak. Bierze ten biczyk, trochę se radzi, trochę bierze tarczę, ale ewidentnie nie ma na przykład jeszcze pojęcia o tym, że można tak fajnie manipulować grawitację, więc nagle jak te korytarze zaczynają się wydłużać, przekręcać, to on jest tak, taki... Bardzo fajny efekt, klasyczny efekt potem niekończącego się korytarza i biegnięcia w miejscu. No. Znany bardzo stary jak świat filmowy motyw, ale wykorzystany bardzo fajnie. I po raz kolejny pan Matt Mikkelsen tutaj tym razem kręci wymiarami prawo, lewo, do góry, na dół, wszystko się wywraca. Ale też Filip tutaj w tym wypadku Matta Mikkelsena gubi trochę jego jakby pycha i pewność siebie. To znaczy w pewnym momencie grawitację ustawia w takim kierunku, że te szybki są na dole, więc wystarczy wrzucić. Więc pan doktor Strange po raz kolejny używa intelektu wrodzonego swojego i mówi, jeśli teraz kopnę gościa, on spadnie przez tę szybę i wypadnie na pustynię, będę miał go z głowy. Jeśli teraz zmienię pokrętłem krajobraz, to już nie będzie mógł wrócić. Bardzo proste i skuteczne. I dochodzimy do sytuacji, kiedy zostaje sam na sam z panem Mattem Mikkelsenem, który to postanawia rzucać go w kolejne to gabloty z różnymi magicznymi... Zupełnie przypadnie tak się składa, że otworzył gablotę z tą peleryną lewitacji, która, jak się okazuje, ona wie, komu ma pomagać, bo ona jest kapryśna, ale najwyraźniej osobowości się zgadzają pana Benedicta i pani tej... lewitacyjnej I tutaj, peleryny. I tutaj mamy kolejną bardzo humorystyczną scenę, to znaczy peleryna ciągnie w jedną stronę, pan Benedykt próbuje biec w drugą stronę bo i to peleryna, trwa bardzo długo. Tak, kiedy on to jest próbuje. Taki wydłużony żart, a peleryna wie lepiej, bo on chce iść po topór, a peleryna mówi, hej, tam jest magiczny, metalowy, super uwięziający ludzi kostium. Tak, dywy magiczne i że wystarczy je rzucić i wtedy Mads Mikkelsen zostanie uwięziony. Przynajmniej na chwilę. Tak, i to trwa bardzo długo, on się bardzo intensywnie siłuje. W ogóle chciałem powiedzieć, że to wszystko strasznie trwa długo, bo cała ta sekwencja, która zaczyna się tym właśnie, że Matt Mikkelsen atakuje londyński ten co to jest? Sanktuarium. Sanktuarium, no właśnie, sanktuarium londyńskie. To potem płynnie przechodzi w tą walkę na płaszczyźnie astralnej po tym, jak pan Benedict dostaje śmiertelny cios w serce, niemalże śmiertelny i niewiele później idziemy do Nowego Jorku bronić kolejnego sanktuarium i jest wtedy ta super, hiper efektowna bitka w mieście i to jest wszystko jeden długi ciąg filmu, który nie zwalnia, to jest tak, że o mój Boże, co teraz, znowu i to no, był sensory overload trochę, ale takie bardzo przyjemne, w sensie, że oglądaj, mówię, Jezu, co teraz będzie, ale jest super, ale jeszcze będzie lepiej, o Boże. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedy już wreszcie pan Stephen Strange łapie te dyby, rzuca w Matta Mikkelsena, bardzo szalenie mi się podobał po prostu ten cały proces, jak on zostaje zakuwany. Tak, wyglądało poklatkowo trochę. Tak, wszystkie fajne. Te pozy, które przyjmuje, bardzo to wyglądało oryginalnie i efektownie. Taki bardzo ciekawy efekt. I w końcu zostaje taki trochę, nie wiem, częściowo ukrzyżowany w tych dybach i mamy bardzo długą pogadankę, rozmowę między nimi, to znaczy pan Bad Guy wyjaśnia wszystko. O co chodzi, a pan Stephen Strange mówi, ej, ale ja tu będę pilnował. Tak, ale z drugiej strony pojawia się w nim to ziarnko pod tytułem, ty mówi, a myślisz, że ona dlaczego tak długo żyje, no, bo też tak, czerpie moc i tylko wam nie mówi o tym, bo wie, że to jest dobre i ona chce to tylko dla siebie. Jest. No i kiedy pan Stephen Strange informuje o tym swoich znajomych, pani Ancient One nie mówi, że nie, natomiast pan Mordo czuje się bardzo zawiedzioną, mówi, ona mnie oszukała. I tutaj już wtedy wszyscy wiedzą, że on wyrasta na kolejnego bad guy'a, jeszcze nie jest to tak, bo to było to nad czym fani komiksów ubolewali, że ale to Mordo jest kolegą Benedicta, o co chodzi, przecież w komiksie jest zły, no i będzie spokojnie, jeszcze będzie.
Nie pamiętam tylko sytuacji, kiedy to było, kiedy on dostał tym strzałem tym w serce pan Strange. No to Strange. Było w międzyczasie, bo to było tak, że on tam był, zakuł go w dyby, zakuł tego Madsa Mikkelsena w dyby. A, i wtedy okay, jego dobra, sidekick... Dobra. Tak, ten, który został wywalony przez okno, on wrócił i tak, Mads Mikkelsen zaczął się śmiać, a ten mówi, myśli, że to jest śmieszne. No nie, zgubiłeś to, pierścionek tak, magiczny. To nie jest tak. Śmieszne, ale to, że zgubiłeś pierścionek jest śmieszne i wtedy pojawia się ten koleś, przekuwa mu serce i wtedy jest scena, która wywołała we mnie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony strasznie fajne było to, że on do tego szpitala tam się dostał, tak. Zabrawszy pierścień tamtemu tak. Z kolei, oni te pierścienie w ogóle wszyscy gubili, zabierali sobie nawzajem, nie do końca tak, nawet, taki ważny przedmiot, a oni tak wszyscy ciągle sobie je zabierali, ciągle je gubili, generalnie wychodziłoby na to, że mogliby cały czas trzymać go na paluchach i by wtedy go nie gubili, nie? Ale nie, muszą go trzymać na pasku w ogóle w jakiejś kieszonce. W każdym razie trafia do szpitala, swojego własnego, w którym niegdyś mówi, pracował. O nie, dostałem ciosa w serce, muszę teraz szybko tak. Znaleźć pomoc, więc robię sobie portal, trafiam do mojego szpitala, gdzie znajduję moją ukochaną McAdams w dżinsach. I tutaj pojawia się scena, która bardzo silnie, nie wiem, czy widziałeś taki film z lat 80., kiedy jeszcze Bill Cosby nie był znanym seryjnym gwałcicielem kobiet, ale pociesznym z starszym panem występującym w różnych filmach. Że on był duchem? Był taki film Tata Duch. Tak, coś kojarzę. No. I tam dokładnie była taka sama scena, kiedy z umierających ciał jego i jego córki wychodziły właśnie postacie duchy, astralne i sobie rozmawiały ze sobą w też takim cała otoczenie było ściemnione i one półprzezroczyste duszki ze sobą tak. Gadają. Więc wszystkie te momenty, kiedy oni to byli... się kojarzyły tak, po prostu, tak? Te ich ciała astralne, po prostu mówię, tata duch, jak nic, ghost dead. Nie. Z jednej strony, ale było to całkiem fajnie, to znaczy, kiedy on się pojawiał, tak buh, wiesz, nie? Się pojawiał. Tak, ona bardzo szybko wykumała, że jakby rzeczy dzieją się niesamowite, ale okej, okay, idźmy z tym, bo prawdopodobnie to jest jedyna droga, bo inaczej zwariuje. I fakt, że pan kolega, który przeszedł przez portal, pan, który został wyrzucony przez okno, pan kolega, zły kolega, to wrócił. Ale właśnie, to było też ciekawe, że okazuje się, że umierający koleś, ciało astralne, też może przejść przez portal i trafić do innego miejsca zupełnie tak samo jak normalne ciało, bo tak to się stało, prawda? Że ten koleś, który leżał na podłodze tak, w tym sanktuarium... Tak, bo go peleryna przecież owinęła tak? Się mu wokół głowy i go zrobiła mu tak, knockout. I ten koleś, który leżał w sanktuarium, przeszedł w formie astralnej przez portal tak, i w Nowego Jorku i się po prostu panowie naparzali. I tam się tłukli latając jako duszki. Tak, i tu był efekt taki, że być może duchy nie istnieją, tylko że ciała astralne poruszają przedmiotami, jak przechodzą przez nie i intensywnie bardzo. I tutaj mieliśmy interakcję dwustronną, ponieważ z jednej strony oni jak się tłukli, to przedmioty trochę wariowały, ale z drugiej strony, kiedy już Doktor Strange był umierający i pani McAdams w dżinsach wykonała na nim po prostu reanimację przy pomocy elektrod, tak. Nie, to okazuje się, że ten impuls elektryczny też przenika do ciała astralnego. I duch staje się silniejszy i można wypalić gębę drugiemu kolesiowi. Tak, w związku z tym mówi, walnij mnie jeszcze raz, więcej dwa razy mocy, mocniej. Tak. I wtedy pokonuje drugiego ducha astralnego i ten jest bardzo fajny moment, kiedy leży Doktor Strange na tym stole i nie dość, że on się budzi, to jeszcze jest ten dźwięk klasyczny dla horrorów, taki tak. W związku z tym chcąc, ale nie chcąc podskakujesz w fotelu. Tak, ale kilka razy Rachel McAdams w tym filmie podskakuje, bo z nienacka ktoś wyłazi skądś, albo coś upada, albo coś się dzieje, ona krzyczy. To też jest taki trochę tak, gagowy. Tutaj też ten zabieg. Był gagowy motyw, to znaczy kiedy on już przeszedł przez ten ostateczny portal, mówi, muszę wracać, zobacz, tu mam w schowku portal i muszę przez niego przejść. Przechodzi, portal znika i ona się odwraca i szczotka spada tak, i znowu. Tak. Oczywiście, ale tu był też motyw taki, powiedzmy, troszeczkę poważniejszy, bo w momencie, kiedy pan Steven Strange zabił swojego przeciwnika, to do głosu doszedł lekarz, który składał przysięgę, że nie szkodzić, pomagać, ratować to życie. To było bardzo fajne, tak. Że... I że to jest jego pierwsza ofiara, którą co prawda w obronie własnej oczywiście w sposób mocno niekonwencjonalny, bo na płaszczyźnie astralnej, ale jednak zabił gościa. No tak, i to jakoś go ubodło. Ma z tym jednak duży problem i to było fajne. I to było fajne, ale... On wraca do Londynu i mówi, ej, tam jest kalisz złapany. A ale tu się nie. Okazuje, że nie, że został uwolniony w międzyczasie. Tak, i teraz co? Teraz trzeba szybko śmigać do Nowego Jorku, bo jest kolejne sanktuarium, które jest atakowane. Nie, już do Hongkongu, bo już było. Ale przy Nowy Jork to był cały ten pojedynek super długi, który musiał być później, bo przecież w nowojorskim pojedynku też zainterweniowała Tilda Swinton, która zrobiła arenę do walki z bossem. Złożyła te wszystkie kawałki latających tych na to półkole i wtedy została dźgnięta.
przez ciało. A nie, dobrze, gościa. Czyli pierwszy pojedynek był w Londynie, potem następny był Nowy Jork. W Nowym Jorku był cały ten pojedynek, kiedy było znowu manipulowanie. Tak, tylko na dużo większą skalę, te wszystkie cuda z tak, budynkami. I tam się z perspektywą. Działy te wszystkie fantastyczne iluzje optyczne i w pewnym momencie pani Tilda Swinton zrobiła tą arenę z Wall Street jakiejś tam tak. Jeszcze kawałków poskładała kółeczko, tak, na którym się tupi. Walkę z bossem, którą niestety przegrała, bo Mads Mikkelsen był bezwzględny i przebił swojego poplecznika, żeby dostać się do Tildy. I wrócili do szpitala w Nowym Jorku, żeby ją ocalić. Tak, i jeszcze w międzyczasie dowiadujemy się już ostatecznie, że rzeczywiście pani Ancient One czerpie moc z wymiaru Dormammu, ponieważ pojawia jej się na czole wypalony ten sam znaczek, mm-hmm. który także pojawia się u Madsa Mikkelsena i który był w tej księdze do zakazanego rytuału. I tym razem po raz kolejny trafiamy do szpitala, gdzie tym razem ratujemy panią Tildę Swinton. Niestety tym razem nieskutecznie. Pan Stephen Strange chce w ogóle operować, ale jego ręce nie jeszcze pozwalają nie, mu na tak. to, więc mówi do Nick, swojego kolegi, mówi Nick, ty musisz operować, a ja tymczasem zmienię się w ducha i porozmawiam z nią w zwolnionym tempie. Czas się prawie zatrzymał. Tak, i mamy bardzo długą rozmowę, która jest taką klasyczną rozmową motywacyjną, pożegnalną. Tak, mentor odchodzi, więc musi swojego ucznia dobrze ukierunkować. Tak, ale bardzo podobało mi się w tej to jedno takie fajne było to zdanie w sumie, że wydawałoby się, że przez tyle lat zdołałabym się przygotować do śmierci, ale proszę, nawet teraz rozciągam jedną chwilę do tysiąca chwil i znika. I znika, i doktor Strange jakby został przez nią w tym momencie też namaszczony na tego super Sorcerer Supreme, czyli na głównego czarodzieja obrońcę ziemi. I on w tym momencie też rozumie, że rzeczywiście to jest to, co on będzie musiał w życiu robić. Nie będzie już neurochirurgiem, będzie ratował ludzkości. Będzie po prostu pilnował całej ziemi. No. I udajemy się, tym razem finał filmu nie toczy się w Nowym Jorku. Tylko oczywiście tam, gdzie jest najwięcej pieniędzy na ziemi, czyli w Hongkongu. I co jest bardzo fajne, bo jak się okazuje, mówią, o nie, zostało jedno z aktualnym, tylko ale jak zniszczy, to Dormammu przyjdzie i zje ludzi. I w tym momencie przychodzą i sanktuarium są zniszczone, Dormammu zaczyna zjadać ludzi. Ale na szczęście Stephen Strange jest bardzo kumatym gościem i mówi, hej, pamiętacie to jabłko, które cofałem w czasie? To mogę zrobić teraz to samo, tylko na dużo większą skalę. I to jest coś bardzo fajnego, ponieważ po tej scenie właśnie w Nowym Jorku, w wielkiej bitwie w Nowym Jorku, kiedy ganiali się po ulicach, które się zmieniały w jakieś inne kształty, iluzje optyczne się pojawiały, spadali, grawitacja wariowała i tak dalej, zastanawiałem się, co teraz? Jak oni mogą zrobić, żeby w tym ostatecznym pojedynku jeszcze przebić to, w sensie podnieść wyżej poziom ekscytacji, i to, w jaki sposób zrealizowana była ta cała scena z cofaniem czasu i wszystkie te samochody, które do tyłu spadające rzeczy wracające na swoje miejsce, wracające rzeczy, i oni wszyscy, którzy do przodu w tym, wszyscy się cofają, oni są do przodu. Generalnie nie wiesz, co się dzieje. Dokładnie, bo to jest sytuacja taka, że oczywiście bohater filmowy, super bohater filmowy sobie radzi w otoczeniu tego typu, ale w momencie, kiedy twój umysł rozumuje, tak jak generalnie jest nauczony od zarania ludzkości, do przodu, czas biegnie do przodu, to w momencie, kiedy wszystko dzieje się wstecz, a ty musisz do przodu działać i jednocześnie doprowadzić do tego rezultatu, który jest punktem wyjścia, to znaczy zanim Dormammu zje nasz wymiar, i te właśnie samochody, które cofają się, wszystkie te kawałki bambusa, ogóle, cegły i tak dalej. Fantastyczny motyw pod tytułem pan Mads Mikkelsen, który jest zabudowywany tak, przez ścianę, która się odtwarza, ponieważ kawałki lądują. Bardzo dobry sposób na zamknięcie japy złemu gościowi, przynajmniej na chwilę, bo potem oczywiście wyszedł z tej ściany. Bardzo, bardzo super pomysłowy ten i tak samo, że o nie, wrzucę tą gościówę gdzieś tam w ścianę, która potem się okazuje, że jest akwarium, tak? Została zabudowana i jeszcze utopiona jednocześnie, bo przecież trafiła tam, gdzie wcześniej nic nie było. Strasznie fajnie wykorzystany motyw cofającego się czasu i pomysłowe jakby wykorzystanie tego do sceny pojedynku, ale okazuje się, Filip, że kiedy już mają do końca prawie, że cofnąć to zniszczenie ostatniego sanktuarium, to co się dzieje? No właśnie nie pamiętam, co się dzieje. Mads Mikkelsen mówi hola,
Bo pan Stephen Strange włazi do świata Dormammu, to pamiętam, ale nie pamiętam, jaki był bodziec. Byliśmy tak zafascynowani efektownością tego, co się dzieje na ekranie, że takie nieistotne detale nam umknęły, ale spokojnie, zawsze można pójść drugi raz do kina. Tak czy siak? Nie, już wiem, no. Przecież pan Matt Mikkelsen uwolnił się ze ściany. Tak. Pan Matt Mikkelsen uwolnił się ze ściany i doprowadził do sytuacji, kiedy ten czas się zatrzymał wtedy. A tak, była pauza, masz rację. Tak, ten czas się zatrzymał. A to było chyba coś takiego, że Dormammu ma już za dużą władzę nad tym światem, że on istnieje poza czasem, ale już tu wlazł, więc twoje wszystkie chocki, klocki są nieistotne. A on mówi, poza czasem istnieje, tak? Dobra, to ja polecę. Tak, i wtedy oni jakaś wywiązała się między nimi, i wywiązał się między nimi dialog. Tak. I pan Doktor Strange nagle odleciał, pan Matt Mikkelsen mówi, zobaczcie, nawet on rezygnuje i idzie się poddać Dormammu. A tymczasem pan Doktor Strange ustawił sobie oko Agamotto tak jak trzeba, ustawił sobie tutaj obronę. I to mi się bardzo podobało, bo to była walka z bossem pod tytułem, to jest koleś, tak jak już mówiliśmy, pożeracz światów wielkości planety. I co można z nim zrobić? Co można z nim zrobić? To jest prawdopodobnie niematerialny jeszcze, bo tak cały czas przenikał. To pan Stephen Strange zrobił go na... Po Strange'owemu go zrobił. Mówi, haha, ja jestem kumaty, ty nie wiesz, co to jest czas. Ja mam magię do sterowania czasem. Zobacz, tak, patrz, która pan. Między innymi mogę wykonać pętlę czasu i mogę zamknąć nas w nieskończonej pętli czasu. Ale ty tego nie rozumiesz, właśnie, więc będziesz się to denerwować. To jest fajne, bo skoro pan Dormammu jest poza czasem, to on tej pętli doświadcza ciągle jako powtarzające się wydarzenie, bo tylko fizyka świata, to znaczy te przebijające Strange'a szpikulce kosmiczne i zgniatanie i rozpadanie i rozpalanie i spalanie i wszystko i dzieje się na jego oczach tak jak film prawdopodobnie, a Steve Stein ciągle wraca, bo on ciągle jest zamknięty w pętli i mówi, Dormammu, przyszedłem się targować. No tak, Dormammu, przyszedłem się targować. Po pierwszej jego śmierci czułem się bardzo zaskoczony, no co, po już? Drugiej tak? Mówię, o, po trzeciej, czwartej zaczęło się to robić rozrywkowe, ile jeszcze sposobów wymyślą, żeby go zgładzić. I przez chwilę myślałem, no. Że to może być trochę finał tego filmu, to znaczy, że właśnie będzie konsekwencja forever? Będzie taka, tak, że on się zamknie w tej pętli czasu, że on się poświęci dla ludzkości. I że kolejny film będzie musiał jakoś wydostać się z tego, tak? Tak, ale nie, pan Dormammu bardzo szybko się irytuje. Tak, mówi, nie chcę, już dobra. Dobra, już nie chcę, dogadajmy się. Nie? No i dobrze. I generalnie dogadujemy się w ten sposób, że pan Dormammu obiecuje, aha, że już nigdy nie wróci do naszego wszechświata. Mało tego, zabierze swoich fanboyów. Zabierze swoich fanboyów i wycofa się wszystko, co się złego wydarzyło. I on już nigdy tu nie wróci. Jeśli chodzi o Dormammu, świat jest bezpieczny, bo pan Dormammu tak obiecał przecież. No, a wiadomo, to jest święte słowo mitycznego bóstwa z innego wymiaru. Tak, i tak jak mówił, tak zrobił. To znaczy pan Mads Mikkelsen i jego poplecznicy zostają wessani do mrocznego dostali wymiaru. Dostali to, co chcieli, stali się jednością. Przewrotnie tak. Filip dostaje to, co chcieli, bo wcale tak naprawdę tego nie chcieli. Ale smutny koniec jest taki, że pan Mordo mówi, okej, uratowaliśmy świat, ale złamaliśmy wszystkie prawa natury, a ja jestem, wiesz, za życiem, nie? Jestem... Bardzo, dlatego będę zabijał wszystkich czarodziejów, już za chwilę. Tak, jestem za naturalnym porządkiem, kiedy można tylko mordować ludzi, ale nie można ich wskrzeszać. To, co mi się podobało, przynajmniej było to, że ta wątpliwość jego w stosunku do wszystkiego, co się dzieje wokół, została zasiana troszeczkę wcześniej. To tak, znaczy, właśnie to się toczyło przez to nie było na zasadzie, aha, dobra, to teraz mam wszystko w dupie, idę. Tak, a pan doktor Strange pojawia nam się w tym swoim centrum dowodzenia, już odbudowanym także. I widzimy, generalnie z ostatniej sceny wynika, że ja, doktor Strange, teraz będę stał na straży ludzkości. I co ciekawe, ta scena z trailera, pierwsza scena, która była pokazana. To jest ostatnia scena z filmu, znaczy kiedy jego tam zaciemniona sylwetka idzie po tych schodach. To jest ostatnia scena filmu. No, sprytnie. Mamy bardzo fajne napisy, w sensie pierwszą część napisów. Tak, animowane i jest pierwsza scena po napisach. I teraz wszyscy oczywiście, tak jak to zwykle w kinie, w tym momencie wszyscy już się zbierają do wyjścia. Tutaj już też wielki plus dla polskich kin, że się nauczyli tego, tak, że w filmach Marvela... większość sali została. Tak, i że w filmach Marvela są sceny po środku napisów i na koniec napisów, mm-hmm. W związku z tym światło zostaje ściemnione w dobrym momencie, tak, a nie jest. Są te sceny na pełnym oświetleniu sali, co było denerwujące, zwłaszcza w przypadku filmów trójwymiarowych, bo się nie dało ich oglądać wtedy. Nie. I mamy pierwszą scenę, lepszą z tych dwóch, ponieważ jak zwykle mamy jedną scenę związaną stricte z filmem i jedną scenę związaną z następnym filmem z uniwersum Marvela. Tak jest. Na początku
Taki piękny, męski, niski głos mówi: hej, to co, Ziemia teraz ma czarodziejów. I od razu poznajemy, czy to jest głos. To jest pojawia nasz się kolega, pan Thor, który jest ubrany w cywilne ciuchy i trzyma filiżankę od herbaty, co jest fajne. Ten mówi: napijesz się herbaty. Nie lubisz herbaty. I w tym momencie tam filiżanka nagle kufel. Kufel pełen piwa. Thor bardzo w ogóle ucieszony. O, mam wielkie piwo. Które się samo uzupełnia, to jest bardzo istotne. Ale to jest to, co oprócz tych żartów, które się samo uzupełnia, to to, co mi się w tej scenie podobało, no, że pan Stephen Strange w tej scenie, on już miał wokół siebie taką aurę mocy, tak? Mocy, potęgi. Gada jak równy z równym. Tak, gada jak z Thorem, jak równy z równym. Na zasadzie, dobra, co ty robisz na tej mojej ziemi, nie? Tak naprawdę. I dlaczego przyprowadziłeś tutaj Lokiego, nie? A bo chcemy znaleźć tatę. Tak, problemy rodzina. Aha, czyli jak znajdziecie Odyna, już wie w ogóle wszystko, nie? To wracacie do Asgardu promptly, nie? Szybko. Tak, niezwłocznie zwrócimy. Pomogę wam. Dobra, pomogę wam. I ja mówię sobie, bardzo dobra scena. Urósł, no po prostu urósł do takiego rangi, takiego potężnego po prostu obrońcy ziemi. Prawdopodobnie obecnie chyba najpotężniejszy z Avengersów. Myślę, że tak. Więc ewentualnie Vision może się z nimi równać, ale Vision jest jeszcze młody, więc on nie rozumie. Tak. I to, co było, to, co jest ciekawe, to chyba mamy oficjalne potwierdzenie, że tak, Stephen Strange pojawi się w Torze 3. Przynajmniej w jakimś epizodzie, to znaczy część akcji, która się będzie działa na Ziemi, w niej się pojawi, co jest bardzo fajne, bo wiemy już, że będzie i Hulk, i będzie Doktor Strange, czy ktoś jeszcze. Filip, na ten moment im więcej Doktora Strange'a w uniwersum Marvela, tym lepiej. Naprawdę muszę przyznać, zakochałem się w tej postaci. Szczególnie, że druga scena po napisach ewidentnie sugeruje dalszy ciąg tego wątku naszego głównego Strange'owego. To tak, znaczy pan Mordo, który jest W drugiej scenie mamy skrzywiony pana Mordo, który jest skrzywiony i który odwiedza naszego bohatera drugoplanowego, Punkborna, tego pana, który wykorzystuje czarodziejstwo do uruchomienia swoich nóg i mówi: na świecie jest za dużo czarodziejów, i w tym momencie dawaj moc. Wysysa moc z jego kręgosłupa, zostawiając go biedny, taki w ogóle koleś, odbierając mu jego moc czarodziejską. I teraz będzie po prostu polował na magików. Czytaj, będzie chciał się pobić ze swoim niegdysiejszym kolegą doktorem Strange'em, a na końcu napisał już informację jak z Jamesa Bonda, to znaczy Doktor Strange powróci. Powróci wielokrotnie, ponieważ powróci i w Torze, i w Infinity War, i prawdopodobnie w drugiej części Infinity War, która już się nie nazywa Infinity War obecnie. I prawdopodobnie w takim razie planowany jest jakiś sequel. Myślę, że zasługuje na to jak nikt. Więc bardzo, bardzo tak. Ant-Man dostał sequel? Tak. Będzie za 2 lata. Iron Man od razu dostał sequel, siłą rzeczy. Thor będzie miał teraz 3 sequel, więc no come on. Taki bohater jak Doctor Strange. Dobrze, Filip. Jest tych filmów Marvelowych już bardzo dużo. Na tym kończy się nasza skrót fabuły, bardzo chaotyczny. Tak. Filmów Marvelowych jest już na tyle dużo, że jest bardzo ciężko w ogóle je ustawiać w jakimkolwiek szeregu, jeśli chodzi o jakość, to znaczy, który jest lepszy od którego. Ja mogę bardzo, bardzo prosto powiedzieć, że w tym momencie, po tym jednym seansie, który był bardzo naładowany emocjami pozytywnego zaskoczenia, Doctor Strange absolutnie jest w czołówce. Totalnej dla mnie czołówce wszystkich filmów, które widziałem. Obok pierwszych Avengersów, pierwszego Ironmana i Guardiansów. Guardiansów, tak. I ewentualnie Kapitany Ameryki, te dwa kolejne, które pokazały, że można zrobić coś więcej. No właśnie o to chodzi, że kiedy zaczynasz układać te filmy, to w sumie, ale to też jest fajne. To połowa z nich jest bardzo wysoko, a druga połowa jest trochę niżej. Tak, to prawda, ale jakbym musiał, jakby to na pewno, myślę, że pierwsza trójka, Doctor Strange po prostu tak wystrzelił, że hej. Coś, co jest bardzo zaskakujące, bo ja już od jakiegoś czasu sceptycznie nastawiam się na to, że filmy komiksowe, zwłaszcza Marvelowe, zaczną mnie męczyć. Aha. Tak jak już po Luke Cage'u powoli mnie zaczynają męczyć te seriale. Jeszcze oczywiście bardzo delikatnie, jeszcze mam dużą tolerancję, żeby jeszcze parę ich obejrzeć, ale mimo wszystko już odczuwam trochę zmęczenie materiału. To tutaj, mimo że jest to historia stricte jednobohaterowa i stricte origin story, to nie czułem tego znużenia ani trochę. Było świeżo bardzo. I naprawdę nie wiem, ile jeszcze będziemy musieli czekać na to, żeby Marvel wreszcie doświadczył jakiegoś poważnego potknięcia w swoim marszu do wyciągania kasy po prostu z naszych portfeli i uzależniania nas od kolejnych przygód superbohaterskich na ekranie. Filip, nie jestem już w stanie sobie wyobrazić w tym chwili świata, w którym nie można pójść przynajmniej parę razy do roku do kina, żeby obejrzeć fantastyczny komiksowy film. I pewnie jeszcze długo jeszcze to potrwa. Jeszcze chwilę to potrwa, tak, dokładnie. Więc myślę, że podsumowanie może być tylko jedno. Tylko jedno. Doctor Strange jest spoko. Jest spoko. I jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o nasz ranking. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Bardzo wysoko.
Więc jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, to prawdopodobnie już nie słuchacie tego podcastu. Telepatycznie wam przekazujemy informację, że koniecznie marsz na seans. A jeśli widzieliście film, podobał wam się tak samo jak nam, to być może rozważacie drugą emisję w jakimś kinie, tym razem na przykład w 2D, żeby sprawdzić, czy jest tak samo fajny. A jeśli wam się nie podobał z jakiegoś powodu, no to... Check yourself before you wreck yourself. Tak jest, ale możecie nam napisać, dlaczego wam się nie podobał i my na pewno weźmiemy pod uwagę także taką skrajnie nieprawidłową opinię. My jesteśmy tolerancyjni dla wszystkich, nawet bardzo nie mających racji ludzi. Tak jest. Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Hammerzeit. Doktor? 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 We're not doctors. Koniec. 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 Not